Dzień dobry. Nowy kolega. No właśnie, nowy kolega, proszę się przedstawić tutaj przed milionami słuchaczy. Daniel Szczepan. Witam. Powiedz skądś ty jest, bo to jest najważniejsze. Z Radlina, że jest niebieski Radlin, nie? Niebieski Radlin. Zawsze niebieski. Dokładnie. No i pięknie. No i co, te siki czy coś już jest jak? Nie, no człowieku, szanuj to, kurwa, już po wszystkim. Już po wszystkim. No dobrze, no to witamy, witamy serdecznie. Komradzie, ale coś ci się na bluzie odkleiło chyba, wiesz? No widzisz. Muszę dokleić, wiesz, no, bo to tak kurczę. Idziu jest taką no specjalistą, kurde, i teraz będzie. No bo my to jakieś tam ta odzież na jakimś, nie wiem, kaj. No, muszę do niego zadzwonić, wiesz, jak on to robi. Panie kapitanie, wypoczęty? No, oczywiście. Ta długa, niesamowicie długa przerwa, tak. Jak wpłynęła na psychikę zawodników? Nie, no spoko. Wiesz, inaczej się odpoczywa, jak jest sukces, a inaczej jak wracasz z opuszczoną głową, nie? Także. To prawda, bardzo fajne zdjęcie wrzuciłeś, takie kurcze symboliczne. No, widziałeś kulisy tego zdjęcia. Widziałem. Aranżacja była dosyć ciekawa. Ciężkie do wykonania, ale się udało. Stefan oczywiście stanął na wysokości zadania. Witam! Jaki naładowany! Po tej długiej przerwie! No, każdemu to mówię, a ty gdzie sobie odpoczywałeś? Ja? Na Bahamach. W domu odpoczywał. A ty, ja ci tutaj, ty też w domu. Ja w domu. Najlepiej się odpoczywa w domu. Pamiętaj. Nie, ale... W domowym zaciszu. W domowym zaciszu? Tak. Masz spokój w domu? Spokój w domu, poukładane klocki mamysz. Ale nie puszczaj tego, że moja żona tego nie słyszała. No właśnie. Ja dostanę po głowie, ochroną po głowie dostanę. Ogląda żona nas? Tak, ogląda, oczywiście. Nie ma jeszcze sprzętu. A tu przepraszam. Pozdrowienia dla żony. Ja wam raz powiedziałam, ja wam nie wezmę. A wy macie pilnować swojego, bo każdy panie, swojego uczy. Porządek musi być. Dzień dobry, panienku, jak miło pana widzieć. Dobrze, całkiem na tej stronie. Jezusko, ma pani pozdrowienia od Krzysia Pilarza. Dziękuję Wczoraj bardzo. Dzwonił. No proszę. I kurde, pozdrowić panią Lenię. To kiedy ostatnio mieliście okazję rozmawiać w ogóle? No to już dosyć długo, jak nie rozmawialiśmy, bo się nie widzieliśmy. Jakieś 8 kilo u mnie wcześniej. Nie ma tak źle, trener. Ale po buzi się pan nic nie. Po buzi nie. Poszło mi kurde na bębnion. Ale coś ale tam zrobimy. Nie ma tak źle, no przecież. Tragedii nie ma, ale może być. No i trenerze, jak po powrocie na cichą w ogóle? Jakie uczucia? No, tu jest ten sam zapach. No tak, tu się nie zmienia. Te swoje twarze miło widzieć. No tak. Jak się kurde grało, to było łatwiejsze. No to... A no, to normalne, bo ktoś mną dyrygował, a nie o kimś, jak to go dają. Kopnie dwa razy dobrze i do domu. Tak, no. A tu jednak trzeba zarządzać. Jest trochę inaczej to. Ale tak. Trener co poradzi. Przy zawodnikach to się rozkłada na ileś osób, a przy trenerach też. Tak. I wiele czynników tu musi zagrać, nie? To kolejne, to nie jest. No ale, słuchaj, no. Fajne wyzwanie. Oczywiście. Fajne wyzwanie, tu pachnie właśnie legendą o tym miejscu. To Surmik zapierdziela! No ja? No dobrze, niech się roboty. Jak to jest możliwe, że Eciek jest na wszystkich zdjęciach, ile ma ten synek? To właśnie wygląda w ogóle dużo. No. Ale to już tak od dziecka się przyjęło, musi tu być i koniec. Jak ja jeszcze grał, to on już strzelał bramki, on dali tu grą. Witam serdecznie, kolejna nowa twarz na cichej. Kurde, ledwo zdążyłem. Ale ty właśnie ostatnio mi mówiłeś, że zaliczyłeś już debiut w Trójce, tak? No już debiut zaliczyłem, no dlatego potem konsekwentnie ćwiczyłem przed kamerą, żeby jakoś to było, nie? Bo fatalnie. Będziesz postacią wiodącą, tak? Zobaczymy, nie chcę za dużo obiecać, bo jak przed kamerą, robota. Tak i na boisku, nie? No mam nadzieję, tego się trzymajmy. A z panią Renią żeś już gadał? Jeszcze nie, to mój też debiut, także witam serdecznie, panie Renio. Dzień dobry. Dobry. Całuję rączki. Pani Renia na początku z dystansem, ale potem tak? Wiesz, w zależności od jakiej kategorii wpadniesz. Jak nie widzę, tak. Okej, czyli dobra. Testowany, ale wygląda... testowany czy już nasz? Nasz, nie? Już nasz, no. Już nasz. A co, ty źle? Nie. No i dobra, Tomasz jest. Dyr, tak, żeby tutaj tak, przedstawić? Tak. Dobrze. Miru. Powiesz słoneczko, tam jest wszystko. Ale tak od razu słoneczko, panie Reniu? A mam od razu gadać hachorze? Wolę grzeczni niż w wojarni. A jak jeszcze co zasłuży, to na zbiorę, nie martw się. To go tam nie minęło. Pani Renia w formie widzę. No, dobrze dzisiaj. Po urlopie. Mo pani flow. Jest flow. Siemanko, kurde, ale jest ujzany, ja cię kręcę, ty. Kto ci taką wela zrobił? Ja sam. Ja zaczyna się. Zaczyna się, no. Ty, ale powiedz, że nie tęskniłeś. No właśnie. Proszę? Powiedz, że ci tego nie brakowało. Oczywiście, że brakowało. Bo wielka, że to nie jak się przybiłam. Kurczę, bo to jest tyle butów, że...
wszystkie buty, bo ja koszę na sprzęt, potrzebuję brudnej. Ale ja to pani Renira mi powiedziała, pani na jak krzyczy. Kochanie, ja muszę rycerz, bo jak mnie widać, to przynajmniej rycerz muszę. Dzieci, koszę do brakowało mi tego, przez 10 dni mi tego brakowało. Nie, jaram się na seto. Jaram się, dopiero się zaczął skończył jeden sezon, zaraz zacznę drugi. No i inny, nie? Teraz jeszcze ten terminarz wreszcie poznaliśmy, zaraz karnety startują, także transfery, zmiany. Kurde, to jest właśnie to w klubie, co jest najciekawsze. To jest dynamicznie. Nowe twarze widzimy, sporo tak? Testowanych. A pani Renia jest. Pani Renia jest, nie? No, tam się nie zmieniło. Dobra, idę do trenerów. Idź. Co, foteczka na wieczór? No, trzeba. A to szybko poszło, co? No, bardzo. Spodziewałbyś się, że tak łatwo będzie? No, że tak szybko nie. Ale dawaj na górę. Ale była twoja. Ja. Jak ci się ta robota podoba? Jakaś premia za nową funkcję? Ja. To już zaklepane. Pięknie to wyłazi. Dawać te foteczki tutaj, a ja... No jak tam na wasze dnia? Przywitany? Dobrze, no. Znalazłem miejsce dla siebie, także... A kiedy jesteś rocznik? 96. 96. Tak jest. Taki nie, aż najmłodszy, bo podsiadłem kolegę, także mam nadzieję, że godnie zastąpię. Którego kolegę podsiadłeś? No, po zdjęciu tego, którego już nie ma, nie? No, kilku nie ma. Kilku nie ma. Maria, nie? Maria? O. Pozdrawiamy z tej strony Mariusza. Tak, ja również. Ja również. Kiedyś mieliśmy już przyjemność razem pograć, także szkoda, że akurat się minęliśmy, ale... A gdzie graliście? Znaczy ja w rezerwach Miedzi jak byłem, a Mario wtedy był z Palem, schodził do nas i pomagał nam też w lidze, także... No to... Także krótki epizod mieliśmy już wspólny. Tym razem się nie udało, ale zastąpimy go godnie. Nie, to cieszę się... ja nie z przodu, ale, ale może coś ukończę, nie? Tego ci życzę. Cieszę się, że w ruchu możesz... Fajnie, no super. Wiadomo, że ja tutaj bliżutko nie, więc, więc dla mnie bomba fajnego. Sobota w twoim rodzinnym mieście, Brumy. Zgadza się. Tyś to pochytał, czy jak to jest? No, troszkę coś tam. Tam pytali się mnie właśnie. Mhm. Wcześniej, w zeszłym roku dochodziły mnie informacje, że chcieli zagrać z Ruchem, no i tam kontaktowali się z prezesem czy coś, no i doszło. Hej Naukęty, tak? Tak. Fajnie, bo to takie, tam mamy te kontakty takie, nie? Jest. Hej Naukęty, Unia Oświęcim i tak dalej. No to fajnie widowisko, kibice się na pewno szykują. Oj, na pewno, tylko szkoda, bo niestety nie będzie tam jeszcze trybuny, bo jest w trakcie remontu, ale na pewno tam gdzieś przyjmiemy sporą grupę. No planujemy zrobić właśnie transmisję. Planujemy zrobić właśnie transmisję z tego meczu, dlatego z tego miejsca widzów wszystkich zapraszamy. Dokładnie, zapraszamy wszystkich serdecznie na transmisję. Kto będzie chciał wpaść, to niech wpada na hejnał. No siemanko. Się stęskniłeś. Asted, chodź! Kto? No kto? Robokop. Leśniczy! No ale właśnie powiedz mi, taki okres rehabilitacyjny to jest cięższa praca, czy lżejsza praca? Jakbyś to ocenił? Czy inna? Inna, na pewno inna. Nie można tego określić, co cięższa czy lżejsza, ale... No taka żmudna, nie? Bo tam, nie wiem, praktycznie codziennie jesteś, robisz praktycznie te same ćwiczenia w tym samym miejscu. Już przepraszam, że przeszkadzam. No proszę. Wracasz z powrotem na swoją półkę? Ja, właśnie o to chciałem się zapytać. No widzisz, żeś pochytał. Sekunda. Nawet nie musiałem się pytać. Rumuna, bo nie możesz nadwyrężać tam tych partii, które są... Nie, właśnie teraz... Typowo, tam, punktujesz... Na gaz i do przodu. Witamy panią Renię w nowym sezonie! Witam, co ty tu robisz? Jakie piękne stroje, panie Reniu. Ty miałeś już dzisiaj się do wesela szykować, a nie jeszcze po ruchu wędrować. Pani Reniu, no co? Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja wiem. I ruch chorzu. Ja wiem, ja ten ból znów, ja to przeżyłam. No. Nie osobiście na swojej skórze, tylko własnego syna. No. Więc wiem, jak to wygląda. Dzień ślubu jeszcze byłam w robocie. Ojejku. Po pierwsze wyjeżdżała. Na weselu swojego syna, tak? Tak. No to już jest coś. Zamiast błogosławieństwa mu dawać, to patrzyłam, żeby ruch wyposażyć. To w jakim to roku było? W 2001. Kurczę, ale tutaj cuda. Rozumiem, tutaj dzisiaj nowy catering wjeżdża. Ja? Skąd to? Od nas z Krakena, z Chorzowa. Kraken Chorzów, czyli Chorzowianie raczej doskonale znają to. Mam nadzieję. No. Nowość, bo takich frykasów nie było. Co tam macie w ofercie w ogóle? Co kibice mogą zjeść? Kibice mogą zjeść albo tak, kanapkę z długopieczoną wieprzowiną, polecamy. Mamy też hot dogi z meksykańskim takim farszem.
Kobelo. Oraz, uwaga, niebieskie tacosy zrobiliśmy specjalnie. Tylko nie takie tacosy z mąki, co się kupuje w Auchanie. Tylko takie z kukurydzianej mąki, takiej fajnej, meksykańskiej, zrobione na niebiesko. Z wołowiną oczywiście, nie? To, co tutaj widzicie, to jest dla naszych legend, a jedzonko, które możecie u nas zamówić, zamawiacie bezpośrednio tutaj w kawiarence. Pięknie. No to na jak długo ta współpraca? To jednorazowo? No ja mam nadzieję, że jak najdłużej, nie? Ale mamy rozpisane, że tak powiem, plan na końca maja. Ale zmierzacie pewnie do tej kamery, no to tak jak chłopaki gadali, tu będzie... Tu kolega pewnie kolega pewnie zmierza. Będzie ogień? Będzie ogień. No, gwarantujesz to, tak? Oczywiście, że tak. No to dobrze, cieszę się bardzo. Wprawdzie w nas jest niepewność. Niepewność przed tym pierwszym meczem. Bo nie wiadomo, czego się spodziewać. Na pewno jakaś jest, ale mam nadzieję, że każdy da z siebie 100% i będzie wszystko dobrze. No to dzisiaj debiut w ruchu, taki oficjalny. Miejmy taką nadzieję. Czy ty się przedstawiałeś już przez naszą kamerę, czy nie? Czy nie. No to przedstaw się ładnie. Maciek Styrczura, jestem z Zakopanego, występuję na pozycji bramkarza. Właśnie, to też twoja mama nawet do nas pisała, że ty się w Zakopanym nie urodziłeś, tak? Nie, tak. Nie urodziłem się w Rapce, ale całe życie w Zakopanym. I powiedz mi, bo słyszeliśmy, był tam w ogóle fan klub, tam są kibice ruchu w Zakopanym. Tak. A dało ci się to kiedyś zaznaki? Niebieskie Zakopane. Tak? Tak, mam znajomych, także... Czyli cieszysz się, że trafiłeś do ruchu? Jak najbardziej. Jaki ty jesteś rocznik? 2001. Super. Czego ci życzyć w ruchu chorych, powiedz mi? Żeby grać tylko. I to na dobrym poziomie. Jak widzisz swoje szanse na grę? Rywalizacja w bramce jest? Oczywiście, że jest. To zobaczymy, dobrze, to już trener będzie wybierał. O to chodzi, nie? Tak jest. Ja ci nie przeszkadzam, życzę powodzenia, no i abyś to był twój najlepszy czas kariery w ruchu chorych. Tak, mam plan. Idzie ten torma numer 1, nie? Godek z twoim rywalem w bramce. Powiedział, że rywalizacja jest, także to jest dobry zwiastun, że jest rywalizacja. Ma rację. Ma rację? Ma rację. Czyli nie ma odpuszczania? Nie ma. Ale ty masz ta wela, kurde, fez ułożone. Ty masz coraz bardziej tak stylowo. Rozwijamy się. Kto ci to kurde? Dzisiaj sam sobie ułożyłem. Czego tam szukasz? Ecik, jak ty masz koszula. No, trzeba się było wystroić, szczebel centralny to już nie jest. No nie, to już nie jest. Nie jest, tak. Ja, książko. Cześć, siema. Jak wykupujecie, powiedzcie mi, na jakim hasioku wykupujecie te ciuchy? Co? Na internetowym hasioku. Na jakim hasioku w Targocie to? Na internetowym hasioku. Nie no, dziwne. Idzik takie coś prowadził, jakieś klejenie, odklejone to. Wydaje mi się, że to tak ma być, ale mogę się mylić. Może mi się, może nie wyprasowałem. Piotrze Wyroba, jak przed... Bardzo dobrze, no. Przed debiutem na centralnym poziomie rozgrywkowym. Na pewno jest jakieś tam podekscytowanie. No ale zobaczymy, no. Najważniejsze to wygrać. A co będzie, to będzie. To będzie, no. Tak jak nasz Stefan ma taką wizję życiową, że będzie co będzie. No to ja wyznaję bardzo podobną. No w takim razie to niech będzie, razem to będzie, ze Stefanem. Fajnie. Tak jest. Idziemy, rozumiem, do naszych skyboxów, tak? Z tym? Tak, idziemy z tym. Co tam dobrego? Dokładamy tłusty. Tłustym, no to i pięknie. I to wszystko to też z Krakena, ja? Tak. Wszystko z Krakena dzisiaj. Czy pani pierwszy raz na ruchu? To no, ja pierwszy raz. Pierwszy raz. Może się pani spodoba, przyjdzie pani jako kibic? Może. Byłam kibicem, jak miałam chyba 9 lat, to mam raz. Ale rozumiem ruchu chorych, tak? No ruchu chorych, tak. Ej gościu, ty tak nas pytasz, a ty jak tam? Przed jutrem? A co jest jutro? Big day! Kurde, ja tu jestem. Czekaj, niech niech wszyscy zobaczą, jak wygląda twarz gościa, który jest dzień przed ślubem. Przerażenie na twarzy, przerażenie. I bladość, tak. No faktycznie. No, coś takiego. Powiem ci tak, będzie tylko gorzej. No, wiem, ale zdecydowanie wolę być po tej stronie kamery. Dlatego Marcinie, jak ty, doświadczony zawodnik, ligowiec, który wchodził te szczeble już, ma doświadczenie we wchodzeniu po szczeblach, przeżywasz ten mecz dzisiejszy? A nie pompuj go. No, przesadziłeś teraz, wiesz? A no ty, to... kto cię pytał o zdanie? Wszyscy jesteśmy zniecierpliwieni na pewno po tym, wiesz, okresie przygotowań. W krótkim okresie. Bardzo krótkim okresie. No i co, no liczymy, że... Liczymy, że pozytywnie otworzymy ten sezon na szczeblu centralnym. No już... Wszystkim chyba tego szczebla brakowało, nie? No więc ważne, że w końcu ruch wrócił na ten szczebel, no i będziemy mogli rywalizować. No odczuwa się, jest widoczna różnica nawet na tym polu organizacyjnym. Delegat przyjeżdża, nawet na twarz delegat, mówi, że to ostatnio była jakby ekstraklasa. To już jednak coś innego zupełnie, nie? Więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pozytywna inauguracja będzie, a później im dalej w las, tym lepiej. No.
A, do pana wspólnika, możemy go pozdrowić. Co to za bardzo się ucieszę. No, taki dobry kolega. Ale co, biznesy macie jakieś razy? Tak, ale same nieudane. Same nieudane. Także to zmień partnera biznesowego, ty. Powoli na to zobaczymy, jak dalej pójdzie. Ale to kogo chcesz pozdrowić? Niech się ma na baczności. Chodzi. Chodzi. A skąd jest? Z Legnicy. Z Legnicy? Legnica, no. To Gorol. Ja. Typowy Gorol. Górla, nie ma co górla mi nie robi biznesu. Dlatego nie idzie. Dlatego nie idzie, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, nie? Teraz bliżej swoich to pewnie się ktoś... Ruch cię nauczy życia, no ruch cię nauczy życia. Mam nadzieję i wyciągnie do góry, nie? A ty to tak jeszcze nie przebierasz się? No właśnie idę, miałem taki luz, ale biegnę. A jak ty, czy widzisz się w składzie dzisiejszym? A ja się widzę, ale ja decyduję. Ja decyduję. Dzień dobry, panie prezydencie. Dobry. Koszuleczka, widzę, przyjęła się prezentacji. Witam serdecznie. Że przyniesie szczęście dzisiaj. Tak? No prezentacja konkret. Przyznam, że nie było mnie na niej osobiście, ale miałem okazję montować to, co Tadeusz nagrał i naprawdę ciary. To był sztos i przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, to jest wszystko zachowane, wszyscy kulturalnie rozmawiałem ze służbami, wszyscy są zadowoleni, także zapraszamy następnym razem. No, to trzeba coś pomyśleć, nie? No, jest to spalony na pewno temat, także a jak pan prezydent myśli nastawienie przed tym nowym sezonem, przed tym meczem szczególnie? Trzeba go wygrać, będzie trudny, natomiast wygrajmy to jedną bramką, 3 punkty, a potem to poleci. Siemano, wariaty z rodzinnego. Siema! Cześć! Hello! Stęskniłeś się do nami? No pewnie, że tak. No my za tobą też. Ja? No to fajnie, to też się cieszę. I co? Ja tam widzę, jak to Simon w ciepło, jakieś zmiany się szykują na rodzinnym. No to przyjdź, potem to obejrzysz. To już dzisiaj będzie zmontowane? Coś tam dzisiaj już będzie. Ja ci się kręcę. Ale to najlepiej spytać prezesa. Kto jest prezes? Prezes Kaś się stracił. Stracił się prezes, ale jest pisarz. Simona dzisiaj nie będzie. Nie będzie dzisiaj Jest Simon. Pisarz, ja ci chcę powiedzieć, no, że rok temu ponad już była premiera książki. Ci powiem, czas minął, nie? Żartuję, że to był rok. Rok, 21 lipca. Co to masz za walizeczka? No bo ja w trasie jak zawsze. Zawsze z Wrocławia, Breslau, Chorzów. Breslau, teraz do Krakał jada, no także przejazdem, ale na szpilu trzeba być. A to jest. Motor jedziesz? Proszę, wiesz co, powiem ci tak, chciałbym. Nie mam jeszcze tykietu ogarniętego, ale słyszałem, że tam są starania o jakąś dodatkową pulę. Czyli to jest jedyny problem w sensie, że dealer, tak? Wiesz co, nie, generalnie nie mam trochę z kim jechać, wiesz? Tata jedzie na wakacje. No mam niby tam jakieś miejsce w autobusie teoretycznie, ale wolałbym ogarnąć to samochodem, bo mam pracę w poniedziałku i nie wiem, o której wrócę, wiesz. Także nie wiem, czy to możesz puścić, nie? No szukamy tutaj samochodu dla pisarza. Ściepa na tanku, no kultura, nie? Gwarantujesz to jak coś? Ściepa na tanku, no kultura? Oczywiście, że tak, oczywiście. A nie wyjdzie z pisarza atrament i będzie... Karolina, na co zbierasz? Na piski i kotki chorzowskie, na schronisko. Też mamy dużo. Ostatnio tutaj był pan? Tak. Super inicjatywa, każdy się wrzuca, bo ja mówię, jak wrzucicie do puszki, to będzie bramka. I każdy wrzuca. Dzień dobry, panie kolego. Siemanko. Gdzie się pan Riku Żory spieszy? Kaje klip. No klip będzie. No. To już w tych chujsach mogłem powiedzieć, że klip będzie, jest nakręcony. O. Dzień dobry, panie Pałku. Cześć. Jak ja pana dawno nie widział? Ja też. Witam serdecznie. Cześć, no i co, panie Polku? No leci. W fajnych czasach się widzimy w sumie, no takich, że pnemy się w górę troszkę, nie? No. A jak tam ta murawa pan ocenił? Wiadomo, za pana była lepsza, nie? Nie no. Do mnie pokój, niech oni robią. Mm. A ile pan się opiekował tą murawą wtedy, panie? To pan tak? Moje 27. Pan z kimś przyszedł na mecz? Żoną. Żona, pana, w końcu jest okazja poznać żonę pana Pałka. No. To pani też, ile z mężem jesteś, jakim uciestasz? 53 lata. 53 lata razem. Aż. Ja się jutro żenia, to dopiero zaczyną. Gratulacje. Dziękuję bardzo, ale no to naprawdę, szacunek za to. No. Czyli pani też wszystko, co na ruchu, to wszystko pani przeżywała od razem początku, z mężem. No, od 88 roku. Od 88, czyli jeszcze zaczęło się tego majstra tutaj, nie? Ja. 89, piękne czasy. Piękne. No to bardzo miło było widzieć. To się już nie wraci. No. Dzień dobry. Witam. Jest on tego, na którego... I jest ich dwóch nawet! Zobaczcie, jak się razem przyjmią. Siemanko! Kopę lat, panie kolego, kopę lat. Wiśnia, no siema. Dzień dobry. Jak ci tu wrócić, powiedz mi?
Jak bardzo ci... fajnie, bardzo fajnie widzieć. No, no i jestem tutaj zadowolony bardzo. No. Zagrasz dzisiaj? Jesteś przewidziany w składzie, jak myślisz? No zobaczymy, nie zobaczymy. Wiem. Jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiem. To co teraz z panią Reniem się przywitać? No tak, a jak ja znaczy? To... Idziemy obejrzeć, jak się witać z panią Reniem. Już ludzi zostało, ale jest nie tam kilku. No, Andrzej, Filip, kurde, nie, nie. To jest cała ekipa. Oni się nie zmieniają, oni się nie... Wszystko się zmienia, ile oni się nie zmieniają. Gdzie jest pani Renia, powiedz mi. Jest? Jest. Pani Renia. Tęskniłem się, no zaraz. Ja! Jest! No, dzień dobry. Ekipa. Cześć. Zobacz, jaką, zobacz, jaką ona ma koszulkę. Patrz. Ona jest czerwonia, to mam zeszłe klasy. Dzień dobry. Pani paprykarz przyjechał. Jezu, mój paprykarz. Witam, kochanie, czekałam na ten dzień. Muszę tu taką smutną muzyczkę podegrać. A czemu smutno? Jak to moje dzieci? Ale jak zwykle poukładane, to się szanuje, naprawdę. Musi być. Musi, nie? Musi być, biada czegoś by brakowało. Trzeba zmienić, ale wszystko zostaje. A wiesz, żeby tak wszystko się układało, jak zdrówko, nie byłoby źle. Wołaj mi posał gram. Kaś ty z posał grał. Jak? No? Chojnica! A, chojnice, no tak. Kala jeszcze gramy. Jest Call of gdzieś? Te. Call of Duty jeszcze gramy razem. Call of Duty gracie? Cały czas. To jestem Przybecki! To jestem Przybecki! To jestem Przybecki! Idziemy na plac. A czy ty masz jakichś kolegów w Siedlcach? Ja w ogóle nie mam kolegów. Ja w ogóle mam mało kolegów. Tak, patrzysz, szukasz. Szukam kolegów właśnie. Ascet, witaj. Zostań moim kolegą. Kurwa, co ramocy jesteś. Ty, ale tu jest kawał ligowców na tej szklaw murawy tutaj. No, troszkę. Normalnie jak się zrobi zdjęcie, to... Troszkę meczu się rozegrało. Troszkę się zeszło. No. To by wszyscy razem gdzie? W Pojnice? Różnie. Pojnice. Radziąków, my z Radziąkowie. No właśnie, Radziąków, tak. Jeszcze stare czasy. No ale to ty byłeś młodziak. A ja byłem tak. Podawałem mu. Nie, no wiesz co, my się grzaliśmy na niego, jak on przyszedł do Radziąkowa. On cały czas biegał. Daj. Nie, no my nie mogliśmy dosłuchać. Cały czas pod grą, wiesz co chodzi. Pod grą, ale wiesz, jeszcze żeby umiał, nie? A to się odbijało tu. Kolanami prowadził. No. Nawet tu w Sojdzic, nie głównie teraz mieliśmy razem. Ale z Wichtem, z Wartem. Ja też z Wartem. Z Wichtem. No. Dobra panowie, to sobie pogadajcie, nie przeszkodzą wam. Pogodowo, my sobie jutro. Widzę zmęczenie, ale taką satysfakcji jeszcze nie, no bo wiadomo, wszystko przed nami. Ale chyba udało się dużo zrobić. Bardzo dużo. Nie wiem, no, kibice ocenią, co się zmieniło. No, my się zawsze staramy. A jak wyszło, to się okaże. Najważniejsze, żeby wyszło na murawie. No, reszta to są tylko poboczne sprawy. Cieszę się z tego, że dużo niebieskiego jest na stadionie, coraz więcej. No bo tak, to jest chyba... twój cel, żeby wszystko było niebieskie. No świat jest niebieski, no, także no, tu widzisz pan, niebieskie niebo, no tak, białe chmurki. To już ktoś to dużo, długo, długo przed ruchem wymyślił, także nie może nic być piękniejszego. Fajnie, że się udało ten pomysł trochę szalony zrealizować. Nie każdy się chciał na to zgodzić, bo to duże firmy, Pepsi, no przywiązane do swoich barw. Także wielka robota też Klaudii Wolnej i dzięki jej za to, że udało jej się wynegocjować to, że tak naprawdę 100% poza drugą ligą i Winner. Chociaż Winner też się zgodził i obok jest ten ich baner już taki indywidualny naszego partnera Winnera jest niebieski i niebiesko-biały, natomiast no, druga liga, wiadomo, PZPN ma swoje prawa i żyje swoją tradycją, także cały tydzień praktycznie montowaliśmy bandy dzięki też naszemu Tomusiowi, który wie, że to jest niezastąpiony i atomowy Tomuś, który potrafi 10 godzin na tej lampie tam wytrzymać, czego nikt inny, my tylko możemy dopomóc czasami, natomiast no, rzeczywiście wiele osób w to zaangażowanych. Tydzień czasu, no to się samo nie robi, już to powtarzam wiele razy, no, ale no ważne, że się robi, że jest ten efekt i jest na czas i mam nadzieję, że się będzie wszystkim podobało. Najważniejsze, żeby właśnie kibice to ocenią najlepiej, tak? No, kibice to ocenią na... To jest dla nich. Dokładnie tak. Pierwszy raz, tak właśnie chciałeś zapytać. Ciekawe, jak ci się będzie podobało. A skąd jesteście? Z Rudy Śląskiej. Ruda Śląska. Jaka dzielnica? Nowy Bytom, ja? No to fajnie. To ciekawe, jak się nazywasz? Emilka, no to fajnie Emilka. To ja ci życzę Emilka fajnego meczu. Umiesz jakieś piosenki z ruchu już? Tata nauczył? Tak? Uczył coś? No uczył, ale nie wiem. Jak... Nie no, przed kamerą się wstydzi, to tak jak ją.
Co tam robisz? Kupuję karnet. No i dopiero teraz? No. Ale to dobrze. Będą pierwszymi. Ja. Dzięki Bogu, będzie Horto Magico. Nie będzie dzisiaj. Co ty możesz zakończyć? Ja, czym się? Co ty możesz zakończyć? No chyba nie nasza. No nie nasza. No nie nasza, no nie nasza. Nie nasze barwy. Naszych przyjaciół, tylko 4 mistrzostwa, my 14. Skończ. Pozdrawiamy Radlin. No. Tak no jak dziki twoje tam nastawienie na ten nowy sezon? Nie no, no myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze, także wieża w pierwszą szóstkę, także... A czy ty na Lublin jedziesz? Oczywiście. No to Horto Magico jak pójdzie na Lublinie, to będzie ogień. Miejmy nadzieję, że jeszcze dają dodatkowe bilety i będzie okej. Okay. Także wszyscy na motor. Wszyscy na motor. Powodzenia. Nie na motorze. Powodzenia. Marcinie, co ty tam niesiesz w dłoniach? No niebieską merkę. Zwycięzców widzę tam masz na tej. No oby. Oby, no. Jak to? Praca i pokora, nie? Praca i pokora. Nowy sezon, stary. I determinacja, właśnie. Nowy sezon, stare zasady. Mhm. Idziemy dalej, no co? Stare zasady, szczebel centralny, co jest odczuwalne tutaj w organizacji nawet, tak? No na pewno jest trochę więcej pracy. Mhm. Nawet dużo więcej. No ale my się pracy nie boimy, nie? Dokładnie. No to Marcinie, to chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? No cały czas jakby zachęcam do wspierania ruchu w różnych formach. Mhm. Jak ktoś ma trochę wolnego czasu, chciałby pomóc, tej roboty jest ogrom. Słyszałem, że z Markiem rozmawiałeś, chociażby takie prozaiczne rzeczy jak rozwieszanie banerów. Wszystko to robimy sami własnymi rękoma, także jeżeli ktoś ma trochę czasu, chęci, jest fanatykiem, tak jak my, no to zapraszamy. No to Marcinie, gdzie się zgłaszać, bo podamy na pewno adres jakiś mailowy, czy... Albo adres mailowy, albo na Facebookach, na no to jakiego maila, Marcin? Może jakiegoś twojego maila? Możemy ruch@ruchchorzów.pl, po prostu na sekretariat zgłaszać się. Ja myślę, że jest wielu ludzi z takim serduchem niebieskim, że dla nich to będzie zaszczyt, żeby ci pomagać. No oby się tacy znaleźli. Zapraszamy, roboty nie braknie na pewno. Dziękuję. Jademy z tym. No właśnie, Ryan, czyli Maciej Wojciechowski jest komentatorem dzisiejszego spotkania. Tak jest. Ruch TV. Otwieramy symboliczne otwarcie nowego sezonu. Ale Ryanie, to nie tylko. Ty nie tylko będziesz komentatorem teraz, to też trzeba powiedzieć. A kiedy będą te kulisy opublikowane? No, słuchaj, jutro jest wesele, także gdzieś w środę, czwartek. Nie, no to możemy powiedzieć, że tak, że jak to mówił Kuba Kurzela, magia telewizji, że pstrykamy, jest czwartek, tak i... No tak. To będzie, że tak powiem, tylko część mojej pracy dla Ruchu Chorzów. No to za co będziesz odpowiadać? Piątek rozmawiamy przy okazji meczu, więc jeśli będziesz te kulisy publikował po poniedziałku, no to można powiedzieć, że jest to takie przedpremierowe przedstawienie nowego szefa komunikacji w klubie. Szef komunikacji. Tak, szef komunikacji. Tego typu robota. Czy szef komunikacji, czy uważasz, że taki szef komunikacji jest potrzebny w Ruchu Chorzów? No myślę, że tak, no bo gdyby nie był potrzebny, to by mnie tutaj nie było, nie ubiegło mi się o to stanowisko, bo tworzenie sztucznych etatów w ruchu po to, żeby pieniądze z niego wyciągać, nie to ma takiego miejsca. Nie jest to dobry czas, więc znaczy w sumie to patrząc oby z tej nigdy takiego perspektywy, żaden czas na to nie jest dobry. Myślę, że tak, że jest dużo do zrobienia na polu komunikacyjnym, na polu komunikacji przede wszystkim z kibicami, z biznesem, ze sponsorami, z wszystkimi ludźmi, którzy dobrze ruchowi życzą. Trzeba do tych ludzi wyjść, trzeba przekazywać im jak najszerszą wiedzę o klubie, trzeba ich do tego klubu przybliżać, trzeba ich doceniać, trzeba czasem gasić pożary, trzeba czasem starać się nie doprowadzać do tego, żeby te pożary powstawały. Myślę, że mam wystarczającą wiedzę, żeby się w tym odnaleźć. No myślę, że to będzie wyglądało mniej więcej takie co ciągłe, notorycznie, codzienne budowanie polityki informacyjnej zewnętrznej klubu, opieka czy koordynacja telewizji niebieskiej, ruch TV, trzeba będzie ją trochę skrócić, oczywiście. Trzeba będzie sprawić też, żeby inne kanały komunikacji dojechały poziomem do ruch TV, bo ruch TV jest w tym momencie według mnie lokomotywą komunikacji z kibicami. To jest dobre, ale myślę, że są jeszcze obszary, które potrzebują takiego wzmocnienia, więc zabieramy się do roboty, bo szkoda tracić czas. Tak? Ryanie, życzę ci powodzenia, oby twoja praca była widoczna. A myślę, że będzie. No mam nadzieję, tak. Oczywiście też mogę zachęcić do tego, że jeżeli ktoś będzie chciał się komunikować i jakieś sugestie swoje podpowiedzieć, coś co zauważył, że
nie funkcjonuje dobrze w ruchu, jeżeli chodzi o dział komunikacji, o dział i polityki informacyjnej, to też jestem bardzo otwarty na wszelkie, na najbardziej na krytyczne uwagi, bo one najbardziej budują, nie ma co się na krytykę obrażać, tylko trzeba się z nią zmierzyć, przeanalizować i wprowadzić to w życie, wyciągnąć wnioski, więc jeśli ktoś chce, to jak najbardziej, tyle gadania, więcej niech mówią czyny, tak? Tadeusz? Tak, słucham cię. Ładnie jesteś po uprowadzaniu pana delegata. Na twarzy pana delegata no nie dało się zauważyć takiego zdumienia. Ja bym powiedział raczej zadowolenia, bo jednak dwa lata nas nie było na tym szczeblu centralnym. Akurat pana delegata Darka znamy bardzo dobrze, bo przeważnie nas ocenia tutaj w sprawach infrastrukturalnych odnośnie licencji na grę na szczeblu centralnym, więc jego ocena dzisiaj tego stadionu no, była bardzo fajna, był miło zaskoczony. Przede wszystkim halami namiotowymi z drugiej strony, gdzie można się schować przed słońcem, można w spokoju zjeść, można przyjść na ten stadion wcześniej, w nim uczestniczyć. Po drugie pewnej estetyki tego stadionu, tak? Czy to odmalowanych schodów, czy odnowionej trybuny, czy zainstalowanych toalet na górze trybuny, no to wszystko bije na plus. Widać tutaj pracę włożoną, no przez nas, przez klub, tak? No a to wszystko zawdzięczamy takim wariatom jak Marek Godziński, który gdzieś tam siedzi i z uporem dąży do określonego celu, no, tak? No, trzeba przyznać, że ruch ma szczęście teraz do ludzi. No, ja myślę, Marek że... Marek Godziński to, no... No, ja, ciężko by to zebrać do kupy, wszystko jaki ma wpływ ten człowiek. No, na ja powiem wprost, no, mamy autentyczny dream team i tutaj jest bardzo wysoka intensywność pracy, ale no, efekty też są i one są widoczne, nie tylko gdzieś tutaj przez nas, są też widoczne na zewnątrz, są widoczne w końcu przez osoby, które tutaj przyjeżdżają nas oceniać, między innymi tak jak delegat PZPN-u. Dawaj. Dzień dobry. Cóż to za wizytacja? Wiesz, jaka jest różnica między wizytą a wizytacją? Ostatnio ci mówiłem. Jaka? To już powiedzmy tutaj. Jak ty idziesz, rozumiesz, do teściowej, to jest wizyta. Jak teściowo przychodzi do ciebie, to jest wizytacja. Ale to nie jest teściowo, rozumiem? No tak. No proszę. A co to mamy tutaj? No proszę, ciekawa uroczystość się szykuje przed rozpoczęciem, rozumiem, tak? No. Tak. Na ręce kogo to będzie złożone? Kapitana. Super. Jazda. Dzień dobry, panie Żeniu. Czy był tutaj już Ecik może u pani? Na pewno był, bo był po sprzęt. Wie pani, co się z nim stało? Synek se założył konto na Instagramie. Nie może być. No, a synek jest taki niemedialny generalnie, nie wykorzystuje swojego potencjału takiego medialnego, bo mógłby mieć dużo lajków, dużo tych polubień. I w końcu na stare lata mu przyszło podjąć ta decyzja. No ja, no może zmobilizował go syn. To teraz czas na pani Rynia na Instagramie. O nie. Jak widzowie by chcieli, to niech napiszą w komentarzu pani Rynia na Instagramie. Który to mecz prawnuczki, pani Reni? Wszystkie po kolei, miała 4 miesiące już trzeba chodzić, a ma 9, tak. A wyjazd już mu? Nie, jeszcze nie. No to jadymy, jak bliżej legalnie nie można pojechać. Byliśmy na wczasach 500 km i musimy wracać, żeby dzisiaj na mecz. Co ty gadasz? Wariaty. No. Wszyscy przede mną uciekają, nie chcą być w telewizji, pani Reni. Co to jest? Co to się dzieje? Ja też nie. Jak nie, pani Reniu? Pani Reni. Ona już jest gwiazdą w kulisach, nie? Prawnuczka pani Reni. Ona lubi kamerę, patrzy, nie? Siema, siema. Witam. Tato, twojego ojca my chcieli. Właśnie widziałem. Ja? A on widział? Obserwował, no. Oglądał przy mnie. Podobał mu się swój występ w kulisach? Podobał. Powiedział, że nie zrobił siary. Co robisz? Chowam się przed tobą. Nie no, tak serio. Trzeba przygotować sprzęt na trening. Na dzisiaj zawsze, to samo, co zawsze przed meczem, przed wyjazdem? Różnie jest. Czasami się powtarzają, nie? Ale nie zawsze jest to. Bardzo mi się podobało to właśnie to waszą pracę, graczy tymi srogimi balami. Które? Tymi srogimi piłkami, jak zawsze macie takie, tako też... Aha, była taka. Trening. Była taka ostatnio, no. Innowacyjna dosyć. No. Dużo, że tak powiem, zabawy jest. No dużo śmiechu macie tam. I śmiechu, no. Śmiechu. O, idzie, dyry. Dyry. Hej. No siema, no. Pani Renia powiedziała, że jest do Bartola podobny. Zresztą to już widzę w komentarzach. A, to już nie tylko pani Renia. A kto ci tak gadał jeszcze? Dzień dobry, no. Dzień dobry. I co, Dynu, co tam u ciebie? Jakieś nowe wieści z frontu biznesowego?
Nie, niedobrze, niedobrze. Siema, siema. Na razie nic nowego, wiesz, wszystko stoi w miejscu. A twoja forma? Też stoi w miejscu? Nie, 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 ona cały czas do góry, nie? To jest najważniejsze w tej zabawie. Siema, Megi. Tyle dobrego, nie? No. Jedziesz, rozumiem, jutro do Grodziska? No, też mam taką nadzieję, kiedy że się nic się nie zmieni. Prawa przed wyjazdem, czy jak to jest? Czy w szatni się dowiadujecie? Nie, zależy, albo tam na grupie, albo wcześniej, albo w szatni. Wszystko zależy, nie? Na grupie to nowocześnie. Bardzo nowocześnie, my cały czas za trendami podążamy. Przepraszam, możemy tutaj rozmawiać. Ale to masz fajna taka oldschoolowo kurtka, nie? W takim stylu, takim lat 90. Właśnie wszyscy mówią, że taki oldschool. No. Że już ortalion na trening mam gotowy. Zaraz a na tego stronę pewnie wrócisz, już pomarańczowo, ja? Nie będę pokazywał, ale może tak jest. Nie mówiłam, to co mogę, to dam. Panie Reniu, czemu tam jest tak ciemno? Zepsyła się jarzeniówka. Jarzeniówka się zepsyła. I za to nie poradzę. Ecik, ty jesteś taki, ty u siebie w domu robisz sam wszystko, no. Nie będziesz film, to żarówka trzeba wymienić, Panie Reniu. No, to trzeba żarówka mieć, nie? No, Panie Reniu, ma pani żarówka? No, no to właśnie. I problem się rozwiązał. Kochanie! Siema, kolej. Siema, set. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? No pani Renia strzaskała lampa. Panie Reniu, wszyscy czy piłkarze? Wszyscy, kochanie. Bez wyjątku. Wszyscy czy piłkarze? No bo on zawsze go że on nie piłkarz, on te ściepy. Fusy, nie? To się tak goda, fusy. Ja. Tak goda, skromny synek, no skromny. To się też ceni. Kapitan fusów. Kapitan fusów. Jak tak mogę dać i tak grać jak ostatnio, to nie. Bo Szczepcza trzeba pilnować. Szczepcze to jest okropne dziecko. Szczepan? Ja, ze mną Altym jeździ, to tragedia, nie? Czemu? Przez to na nich woło, Szczepcio i Tolcio, nie? Szczepcio i Tolcio, po pierwsze. Razem jedziemy, jak bracia, nie? No. Szczepcio i Tolcio, a czemu jest masakra z nim? Nie, spóźnia się, dramat ogólnie. Gada z 9.30, to powie 9.50. On wychodzi z klubu, ten już też niby wychodzi, ten siedzi godzinę w aucie, zanim ten się ruszy. To jest masakra. Ale to jakie powody podaje tego spóźnienia? Nie wiem, zwala na żonę i dziecko, ale to ileż można, nie? Nie ma co. Dobry panie Reniu, co tak ciemno? Lepiej z panią Renią nie gadaj, bo... Nie, za bo Renia się zawsze dowali do pieca. Kasol jak zwykle kulturka, chodzi z klasą. To jest tak grzeczne dziecko, że ja bym sobie życzyła, żeby wszyscy byli takie grzeczne. Nie, to by było za grzecznie. No. Potrzeba kilku wariatów jakichś firm, nie? On jest taki... Ale że cicho, 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 jak bombnie to... No to cicho, no, cicha woda przegier wie, no właśnie. A ten żagiel jak jest zupełnie, nie wiem co tam łazi. Spokojnie czy... On się musi tak wyrobić jak trójak. Trójak, ja? A to jest taki typ trójaka, ja? No szwagry w końcu, nie? Co ty gadasz? Poważnie? Ale ja coś mnie teraz sobie zabił. No właśnie, a ja myślał, że on tak tęsknił za ruchem, a to się okazało, że to... Nie... To czar teraz... To czar teraz prysk, panie Renio. Wie pani... Mogła mi tego pani nie gadać. Zdradziłam tajemnicę, nie? Biedo, a ty? Grześ ostatnio naważył piwa, żeś sobie wypił. To jest dobra reklama Chorzowskiego. Widziałem ten komentarz gdzieś. No. A nie wiem, no co? Tego nie mogę zranić. Wyczułeś, czy... Ja od początku wiedziałem, gdzie on uderzył. Tak, skąd? Widzisz, ja znam się. Znasz się na tym. Ty, no to dobrze, jak jesteś bramkarzem i znasz się na bronieniu, to dobra informacja. Nie mówię na bronieniu, mówię na karnych. Aha, na karnych. Jakbyś, wiesz, w zeszłym sezonie miałem dwa karne, też oba wyczułem. No. Tam oba wpadły, ale oba wyczułem. Wcześniej, jak jeszcze nie grałem, to z Koszarawą graliśmy też obroniłem, na przykład w pucharze stulatków. No gdzieś tam patent na karne jest. No to dobrze. Zresztą jest problem, ale z karnymi nie. A powiedz mi, ćwiczyłeś swój podpis w doma? Tak, no, to jest właśnie ten ruch nadgarstka, że... Przygotowywałeś się na wielką karierę, ja? Tak kiedyś rozdawał tobie. Ja cały czas konsekwentnie, że ćwiczył z życia. A tutaj? Dru, a weź przytrzymaj. Podpis jest nieważny. Podpis jest nieważny. Na boisku jest ważny. No. A to nie. Właśnie nie grosz, nie? A to nie. Podbombowali go trochę! Ja od razu się odblokuję, od razu... Nie chcę, że jutro się ten worek z bramkami rozwiąże, nie? Ja też, że przestanie się spóźniać. Że się przestanie spóźniać na zbiórki. To nie będzie taki zakręcony. Tak, wtedy się odblokujesz dopiero. Czego ty tu szukasz? Nie będę komentował, kolegi. Czego ty tu pana szukasz? Ładnego nie będę komentował. Pana ładny, pan. Lajkru. Pan ładny. Nie lajkry, moje nie ma żadnych. A sprawdzałeś w koszyku? Ja, nie ma. No to ja ci nie poradzę nic na to, bo ja nie mam. Panie Reniu, tak fajnie godno, po śląsku, a pani na niego rycy. Ja.
Bo on się rozbestwi i będzie mi tu rządził. To są moje, ty. No to ja tysiąc razy gadam cholery jasne, brać mi stąd. To są moje do spania. No ja ci będę na półkę kładał, a ty pieruński dziś się stąd nie weźmiesz. I tylko burdel na biurku mam. Dziękuję. No, ale łun nie ma. Kto tutaj jest? Tyś oszalała? A tu jeszcze chłopakom, jakbym tak... Klaudia ma dzisiaj urodziny. Z tego właśnie miejsca my już złożyli życzenie, ale teraz do widzów. Czego życzycie Klaudii? Napiszcie w komentarzu. Klaudia. Może lepiej nie. A ja od krzesnicy dostałaś gierszyn, Klaudia, ale fajnie. Ona będzie muła. Klaudia, pasuje ci. Mokry jakoś dieta pudełkowo. Co tam masz? Ale coś bardzo mało, to jest jakaś bardzo niskokaloryczna dieta chyba, co? Dzień dobry, panie Reniu. Tanie moje. Naleśniki? Są coś robił? Nie, moja dziewczyna zrobiła. O, tak się ustawił. No to pozdrowienia dla dziewczyny. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Długo jesteście razem? Pół roku. Pół roku, świeżo, świeżo. To jeszcze, jeszcze przez miesiąc ci będzie robić te naleśniki, a potem nie. Nie, nie, będzie. Jest tak? Bardzo kochana. Oj, 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 oj. Jak to Kabul robił zawsze. Nie Kabulca? Jedni z naleśnikami, jedni tutaj z zestawem do masażu. Zgadza się. Do... Co pan? Nic, trening i wyjazd na mecz, nie? No, Kalisz, byłeś ja, nie, ja byłem, no. I co? Jak tam te boisko? No, top, nie? Tak? Myślę, że jedno z lepszych, no. Czyli taki klub dobry. Coś jak na Motorze, gdzieś taka murawka, nie? Mhm. Trybuny są dwie, jakby wzdłuż linii bocznej, nie ma gdzieś tam za bramkami, ale boisko fajne, no. Jak ci się tam grało, powiedz mi, jak byłeś na meczu? W trzeciej lidze chyba wygraliśmy z nimi, w drugiej... U nich przegraliśmy, ale nie grałem, a u nas chyba wygraliśmy 2-0 i grałem, także bardziej pozytywnie. No, jutro to trzecie zwycięstwo tak. I pasuje. Jasne. 2000 ponad za wami będzie, także... No właśnie widziałem gdzieś tam na Twitterze, no. Także... Jak u siebie. Szacunek. Marcin, ty co robisz? No drukują się bilety dla kibiców na Kalisz, więc... Staramy się to. To wylatam, powiedz mi tak, bo teraz finalnie finalnie to myślę, że będzie ciężko określić, bo no, część ludzi kupowała po prostu bilety sobie przez stronę KKS-u i to nie zweryfikujemy tego tak naprawdę do końca. No ale tak na oficjalnych zapisach, no to Karina ci powie, na pewno ponad dwa koła. Myślę, że w okolicy 2300-2400. Pomyślałbyś, że na Kalisz pojadłby w takiej liczbie? Tak. Mnie to w ogóle nie dziwi. Także wiedziałem, że tam będzie inwazja i jest taka inwazja, jakiej się spodziewałem. No ale to jest oczywiście imponujące, to nie zmienia. Panie Reniu Kadrowicz, jest pani z niego dumna? Bardzo. No ja też. Bardzo. Ja wiem, gdzie się nie obrócisz, to chłopcy z ruchu chorzów. No. Ola, ja widział twoje zdjęcia, jakie ci Stefan zrobił. Szalejesz tam w sieci. Profesjonalny fotograf w końcu. Robił furora, coś tam reklamowała, czapka i... Czapkę i bluza. Bluza? I co? Sprzedaż na tego wzrosła od razu. No miejmy nadzieję, że tak będzie. No. Więcej takich sesji, Stefan. Ty lubisz z ciążkami sesje, nie? To spoko. Może być. Michał z Niebieskiej Rudy Śląskiej. Michale, co cię tu sprowadza na cicho? No co, organizacyjne sprawy, przedwyjazdowe, bileciki. Ja, czyli to nie jest tak, że ten wyjazd się sam organizuje? No nie, no tak, to kupujesz wszystko... bilet i jedziesz, jest tak jeden pan głównodowodzący, który siedzi tam. No jest. Dzielimy, że... Przyszliśmy, przyszedłem mu pomóc trochę, nie? Żeby to jakoś szybciej, sprawnie poszło. No to traficie nasza drużyna, może jakąś dodatkową motywacja, co? No nie mam, wydaje mi się, że po naszej liczbie już powinni być tak zmotywowani, że nie powinno się, nie powinno nic głupiego do głowy przychodzić. Jak tylko zwycięstwo. Jasne, to... Co ty w tym koszu trzymasz? Powinna być koszulka, spodenki, lajkry i ręcznik. A ty masz cały kosz naładowany. A przyjdź i powiem, że za dwa dni w tym koszu śmierdzisz. Co ty w tym koszu trzymasz? Panie Reniu, ja jeszcze pół garderoby z domu wziąłem, bo już mi się w szafie nie mieści. Więc... O. Byleby łapki w górę były. Byleby łapki w górę były. I komentarze. Bo ludzie mało komentują. A niech napiszą na przykład, jak już nie mają co, to niech każdy napisze na przykład Inoru. O, zróbmy test aktywności. No. Kto oglądał kulisy, niech zostawi komentarz. No. Ino ruch, albo dyrto, albo dyrto. Dyrto co? No właśnie nie wiem. Dobra, tego lepiej nie. Tego lepiej nie. To będzie zbyt prowokujące. No. U nas ludzie są kreatywni, tak, wiesz. Możesz się zdziwić i może ci być niemiło.
Dobra, już jej włączymy jednak do komentarza. Dobra, mam dla ciebie teraz sprawę. No. Ale poza kamerą, bo to ludzie i tak nie uwierzą. Nie no, chodzi o to, wiesz o co chodzi? O co? O to, co cię prosiłem 2 tygodnie temu. Ale jak? No bez jaj. I jeszcze co jest najlepsze, właśnie nie chciałem, żebyś tego nagrywał. No. Bo ta koszulka, że wczoraj już miał wysłać. No dobra. A że kolega ogląda, bo też kibicuje, to może się zdenerwować. Polecam serdecznie takie przeżycie, więc... Jakie przeżycie? Mecz Polska-Anglia. Byłeś? Byłem. I co? Ojej, mega, 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 mega. Lepiej pochwal się, z kim byłeś? Z kim byłeś? Z Fifim. Tak, on już ma nowych przyjaciół. Z Fifim byłem, bo Fifi miał bilety, 2. Uchytą. I mnie zabrał, no bo on tam zna tych wszystkich, którzy grali. Już puchacza, który poznaje. No tak, no właśnie. Ale jak nie chciał jechać, to mówił, że nie ma biletów, nie? No, tak kolega. No tak, Tymoteusz Puchacz tam widział nawet nasze kulisy, podobno było. No, podobno. To fragment mu pokazał właśnie, tak, Filip tak, Nawrocki. Tak. Koledzy, to pamiętam Tymoteusz Puchacz o kolegach, ja? No oczywiście, że tak, no. Znaczy o koledze. Koledze. O Fifim, no. Może się też zakolegujesz. Szukasz kolegów? Nie, nie, nie szukam. Nie będę sztucznie szukał kolegów. Dzień dobry. Są mi 2 gwiazdy. Dzień dobry, panie Reniu. No i też jakie emocje już upadły? No pewnie, że tak. To, wiesz. Chodzi o to, żeby nie zrobić z tego najlepszego momentu, mojego momentu w ruchu, nie? No nie, tylko jeden z wielu oczywiście, no, nie? Dokładnie, dlatego już dawno... Wszystko wiesz, pocieszyłem się i już po wszystkim. Kurde, ale euforia była, nie? Siemanko. Też nie ukrywam, że trochę mojej zasługi w tym, bo zawsze jak w pokoju jesteśmy razem, to... To nie wiem, jak się wykańcza, jak się korzysta z takich sytuacji. A ja teoretyk, to... Wiesz, ja czytam książki, ja znam się. To jest mój mentor. Znam się na fachu. Tylko jeszcze przełożyć to na praktykę. Tam się zdarzyła nieprzyjemna sytuacja, nie? Na tym płocie. Tak. Jeden z kibiców rozciął rękę, no i miał ją do szycia, ale spotkaliśmy się tam już. Pewien prezent jest szykowany dla niego, także dogadaliśmy się, fajnie. Bo ten kibic z nim pojechał do szpitala? Tak, i przyjechał z powrotem. Przybić, tak, no zrobić zdjęcie, także fajnie. Manko. Ty nie grałeś w Sokolos, chyba? Nie grałem. Dzień dobry, panie Deniu. Słyszałem, że tam Zenek Marteniu gra, więc chyba może... No. Może coś zagrać. A co, twoje klimaty? To Polo się słuchało, nie? Słuchało. Przed meczem na przykład można... Tego nie kupić. Chociaż tutaj inne klimaty, jak w innych klubach. Jakie klimaty? Tutaj właśnie królują. Najbardziej hip-hop jakiś. Dziwny, nie? Dziwny, strasznie. Jak Wyrob puszcza muzykę, to tak jest, nie? No i kurczoty. Dzień dobry, panie trenerze. Pan trener u pani Reni. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Ja tu z panią Renią, tu jakieś posądzenia były, o jakieś tu, czy pani Renia lubi trenera, czy tego. Tak? Pani Reniu, co to za jakieś były posądzenia tam? Pytania jakieś były takie dziwne. Tak do mnie dotarło. Czy pani Renia już polubiła trenera? A czemu miałam nie polubić? No właśnie, proszę tu z panią Renią wywiad i... Wyjaśnić tą kwestię, proszę. Panie Reniu, to jest bardzo poważna sprawa, o co chodzi? No ja nie wiem właśnie, o co chodzi z tym polubieniem trenera, bo wspaniały człowiek, to czemu mam go nie lubić? To tu z tym drugiem, proszę tam. No to na pewno będzie. Jerunie, Ola, twoja miniatura ostatnio, jak już zrobili te kulisy przed wyjazdem, no. Dzięki twojej miniaturze kulisy obejrzało ponad 20 tysięcy ludzi. Wow. Ty wyobrażasz? Nie masz tam jakiejś nowej sesji? No mamy, coś w planach i mamy już też zdjęcia jedne, ale czekają na wtorówki. Jakieś nowe produkty? Tak, nowe produkty. Fajne? Więc bardzo fajne, więc jak będzie nowa strefa, to wbijajcie i kupujcie. Coś w ogóle zmrużył oko dzisiaj, czy nie? Zmrużyłem. Późne, słuchasz tych hip-hopów jakiś tam i późne. FIFA wyszła, wiesz, nowa. Ja? Ale już normalnie pełna wersja, czy jak? Ja. Co ty gadasz? I jak? Zmieniło się coś, czy to jest tak, właśnie? Tak, zmieniło. Co się zmieniło? Wolniej się gra. Ale co, ja ci będę szczegóły zrobić. Trzeba nie, ale graficznie, to... czy coś jest jakoś poprawa, czy... Graficznie to już podobnie wszystko jest. No, czyli przez 10 lat będzie jeszcze tak samo, a potem dopiero może być jakaś zmiana. I co roku damy się naciągać na to, nie? No, co roku, no, nie ukrywam, że też chcę kupić. A ja się nawet nie łudziłem, nie mówiłem, że nie kupię. Od początku byłem świadomy tego, że i tak to kupię, i tak to kupię, więc... I kupiłem, no. Ty właśnie, Kuba, bo wyjaśniła się
kwestia problemów z wspieraniem kanału. Bo niektórzy kibice zgłaszali, że ich karta nie chce przejść. Tak jest. Wytłumacz to, o co chodzi. Już wytłumacza, no muszę przegryźć ciastko. Teraz zaś Paulina się dowie, że masz keca w robocie. Generalnie chodzi o to, że jak dokonujecie transakcji przez internet, to jest limit na karcie, więc wystarczy zmienić w ustawieniach banku, najlepiej przez konto internetowe, limit karty kredytowej do transakcji przez internet. Albo karty debetowej, albo karty kredytowej. Zmieniacie limit i już nie będzie problemu. Tyle. Bank. Także zostawcie łapkę w górę. Ale nie, no, ja, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, wspierajcie kanał, bo rychtujemy na październik nowe rzeczy, to jest bardzo istotne. Niebawem się dowiecie, jaka jest ramówka, ona na początku będzie krótko, ale naprawdę treściwo. I co chciał powiedzieć? A chciał powiedzieć, że miał ten sam problem z tą kartą. Zrobił, poprawił, działo. Także działo to na pewno, z pierwszej ręki macie jeździć. Nie spodnie! A mam w szatni. Masz nowe spodnie. A będą na dupie za jakiś czas, jak pojadę na mecz. Ale nowe w sensie... Aha, to nie wiem gdzie mam. Myślałem, że te! Nie mam wiedzieć! Ja ci ich na trening nie dawałam! Bardzo mi przykro! A ja mi nawet nie trenuję! No jasne, ty to oczy jeszcze nie widział! Weź mnie ani nie nerwuj, synek, bo ci na trening skoczę! Dobra, to jest najwyższy czas, żeby iść. Tak, i jeszcze się nadziejesz tutaj. Z całego domu jeden kasłon, co ma wszystko na swoim miejscu. A reszcie coś brakuje, każdemu jednemu. Kowal. Na strefę. Jak tam? O co pytasz, kolego? No wszystko, ogólnie, jak ty się czujesz. Bardzo dobrze, rewelacyjnie. W Ostródzie, byłeś kiedyś rekreacyjnie chociażby? Nie. Nie. Jeszcze będzie mój to... Może debiut, jeszcze wiesz, nie wiem, nie? Zenka Martyniuka słuchasz? Jesteś fanem? Nie. Ale kojarzę postać, tak. Na pewno ci się gdzieś trafiło. Oj, na pewno i to niejednokrotnie. Była możliwość zabawy przy tych rytmach, wiesz jak. Nawet nie wiem, czy u ciebie nie na weselu. Nie, właśnie chyba mało, nie, było, nie mało było. Mało było? O, no. Nie wiem. Nie wstydź się tego, słuchaj. Nie wstydź się tego. Wszyscy się tego wstydzą, ale każdy zna i każdy słucha. Filipek pasuje. Kogo pasuje Filipek? Zawodnika. To dobrze. Byleby nie zawodził, byleby nie zawodził. Jedynka numer kółka 82. No a to jest... A ty masz na opak. 82. Że niebieska 82? Tak. Ty masz na opak. No, poszły się. Jak poszły się? Ja ich nawet nie korzystam, bo... Wyjściowe krótkie poszły, same nie, na spacer nie. Te poszły, same na spacer. Bluzy treningowe są same na spacerze. No wszystko wam jakoś kuźwa ginie. To fajne fafiki. Panie Renia, nie przygarnie jakiegoś fafika. Ja już mam, to starczy. Ja mam papugi, ryby, kota i psa, to starczy. To pani, ma całe zoo w domu. Tak, to starczy. Borek by miał ciasno, nie? To znaczy ciasno, nie wiem, czy by się z tym psem zgodził. A po co robić stres i krzywda? A jak się pani pies nazywa? Perełka. Perełka. No to jest tak ukochana. Pimpek. Perełka. Pimpek, ja. Pimpek i Fafik. Dzień dobry. Dobry. Tutaj zakupy jakieś? No, koszulka do chrześniaka i baloniki. A to jakieś urodziny? Coś nie, impreza? Nie. Nowa koszulka, bo stara wyrosła. Aha, no ja, to jakieś młody musi być, co? Szybko rośnie. No, 6 lat, nie? A skąd pan? Z Batorego. Batory, to ja, blisko. Ja. No to blisko i tak czas na szpil już. No, najpierw zakupy, potem piwko i mecze. Idealny, no. Że tak powiem, plan na dzień. Na sobotę, nie? No. A tutaj jak? Na razie jeszcze luźno, nie? Na razie jeszcze luźno, ale już coraz więcej osób przychodzi, także myślę, że będzie ogień. Rozumiem, wy działacie tutaj do po pierwszej połowy, tak? Po pierwszej połowie już przestaje jest taka działać, tak? No nie tym razem. Nie tym razem? A jak tym razem? Tym razem od teraz jesteśmy do końca meczu. O proszę, czy niespodzianka, tak zawsze będzie? Taki jest plan. Taki jest plan, no to dobrze. Właśnie, tu stoją te biksy do tej góry grosza, nie? Tak, zbieramy pieniądze. Z tego co widzę, to tutaj nie takie grosze wpadają. No, nie tylko. No. Także zachęcamy tutaj. Akcja, inicjatywa Kibice Razem, nie? Tak, dokładnie. Czy pokaż te polarki z Wielkiego Ruchu, no to nowość, teraz była reklamowane, nie? Ja. A co, zamierzasz kupić? No właśnie, by dopatrzył. Jaki to jest kolor taki bardziej granatowy, ja? No, jak mój. Jak mój, no. No to bier, nic nie bier. I jeszcze jedno, dzisiaj będę musiała podwać, bo po drugiej stronie, na prostej, organizujemy takie małe stoisko z jednym z naszych też partnerów biznesowych, z firmą Nowalijka. To te dobre zupki, co jemy zawsze, tak, nie? Tak, te co mają zupki, chłopaki, sałatki i snaki. To teraz kibice też będą mieli okazję tego spróbować, więc je tam też za chwilę przejdziemy. Toruńska Elana?
zgadza się. Z samego Torunia? Z samego Torunia przemędrowałem. Co was do nas sprowadza? No dzisiaj mamy piękne rzeczy z Nowaliki. Jesteśmy partnerem klubu, cieszymy się, więc mamy zdrowy poczęstunek. I poczęstujemy żurkiem śląskim, zupą orientalną i na koniec mamy też bonucik. Także fajnie, że możemy tutaj być. Wspieramy sport, wiemy, że sport jest ważny. Idealnie nasza firma się w to wpasuje. Dlatego wszystkich zachęcamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Nowalika, Nowita i będzie nam bardzo miło. No to fajnie, to są te właśnie w tych takich długoterminowe, można powiedzieć, zupki, nie? Dokładnie, ale mamy czystą etykietę, to jest czysta etykieta, mamy zakład, system HACCP rozbudowany, jest to naprawdę sztab ludzi, dojście, żeby to było na sieciach handlowych, po prostu musi być wszystko przypilnowane, czyli mamy czystą etykietę, na dobrą sprawę odgrzewamy sobie mikrofalia, bo w garku mamy 100% obiad, fajnie to wygląda, fajnie smakuje, dlatego polecamy wszystkim serdecznie. Nie no, ja mogę osobiście polecić, bo też jako tutaj partner rzuciliście nam pewną kulę dla pracowników nawet, więc ja sobie lubię tam zjeść różne, dlatego czy to krem z dyni, czy to żurek, czy to, jak dzisiaj ta akcja wygląda wasza? Tak, zapraszamy tutaj, tam mamy stoisko, będziemy częstować właśnie w małych kubeczkach zupę, żeby na rozgrzanie posmakować. Dla dzieci mamy opaski odblaskowe, jakieś gadżety, żeby po prostu była taka fajna promocja naszej firmy, żebyście wiedzieli, że jest taka firma, która wspiera sport i na tym nam zależy. No to pięknie. Co najważniejsze, jest to polska firma, tak? Polska firma, czyli jesteśmy polską firmą, promujemy polski produkt, dzięki czemu jesteśmy z tego dumni. Ależ tu świeżo, ależ tu warzywnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie przyszliśmy zobaczyć, jak tutaj Nowalika się rozkłada. Bardzo dobrze się rozkładam. Żyjemy zupę tajską i żurek oczywiście. No będzie pysznie, no. Także wszystkich zapraszamy. Mam nadzieję, że nam wystarczy, no. No fajnie by się każdy skosztował, nie? 100 kilo zupy żeśmy ze sobą przywieźli, także mam nadzieję, że trochę ludzi tego skosztuje. Także zapraszamy. I tutaj w tych kubeczkach, tak? Będzie? Po meczu będziemy też rozdawać nasze i zupy, i jakieś gadżety, także... Będzie super. Generalnie chcemy wyjechać stąd puści, także zapraszamy po zioła, po zupy, po to, co mamy na ciepło. Zioła to macie, ja? To jest jednorazowa akcja, czy może jeszcze można się was kiedyś spodziewać tutaj? Nie, no myślę, że będziemy przyjeżdżać jak najczęściej. No chcemy się promować, także szczególnie z ruchem Chorzów, także spoko. Przyjechaliśmy zrobić tu fajną, miłą niespodziankę. I sobie, i kibicom naszym. Jak powiedziałeś zrobić tu, to będzie coś innego dalej. Mam nadzieję, że czymś zaskoczymy kibiców i zawodników ruchu Chorzów. Ja mam nadzieję, że nie. Znaczy, okej, może tak być, ale że finalnie będzie pozytywny wynik dla ruchu. Tak się możemy umówić. Nie. Nie? Nie. Ciebie nie będę pytać, czy tu byłeś kiedyś, bo byłeś. Byłem. Pamiętamy? Zdarzyło się kilka razy. Aczkolwiek taki, no, okres... Średni historii dla klubu. Dla klubu, no. Zdecydowanie. No jak tam cię zwrócić? Może jakiś sentyment do tego miejsca? No nie, tak, czy... no zdecydowanie. No ja tylko pierwsze co, jak był terminarz, to patrzyłem, kiedy gramy z ruchem, nie? Mhm. Także fajnie, no. Mam nadzieję, że atmosfera będzie jak zawsze zresztą. Mhm. Nic, no fajny mecz się zapowiada. No bo twoja przygoda po ruchu to tak, wróciłeś do Śląska, tak? W Śląsku byłem, już byłem też, grałem tu ze Śląskiem wtedy. 1-1 bodajże było. Tak, 1-1. Idziu nam o tu. No, pod Idziu. Koniec dał, no. Pozdrawiamy Idzia. Pozdrawiamy Idzia, no. No i teraz drugi raz już po ruchu. Zobaczymy. No. Ciekawe jak będzie dzisiaj. Ciekawe. No, mamy jakiś tam plan na mecz, ale... Może teraz... A zdradzić, ja nikomu nie powiem. Nie, teraz nie, po meczu zdradzę. Zdradzić, no. Po meczu zdradzę. No trudne spotkanie, każde przed ruchem będzie teraz. No nie ma co się ukrywać, nikt się nie położy. No nikt. No, i nie ma tu chyba takiej drużyny, co można sobie powiedzieć z góry no, dopisać czy punkty. Każdy jak na ruch przyjeżdża, to wiadomo, chce się w jakiś tam sposób pokazać, nie? I temu ruchowi punkty urwać. No nie, no mówię, fajny mecz na pewno. Jak tam wasi fani, powiedz mi, Paulina, bo ujawnili się ostatnio w komentarzach twoi fani. Nie wiem, no. Aga, ty mówiłaś, że twoi fani nie mają internetu, ale się też ujawnili. Okazało się, że jednak mają. No. Kilku. Kilku ma. No i co, dziewczyny? Co no, idziemy pracować. Idziemy do Klaudii zobaczyć, co ma dla nas dzisiaj. Znaczy, pewnie to samo, co zawsze. To samo, co zawsze. A ty już musisz za czapka, już ci zimno jest bardziej, ja? Wiesz, jak tam wieje? Jak wieje. My tu stoimy? Musimy no ja, bo to jest taki przeciąg. Ty dziążki, tak jak już jesteście, to może znowu zachęćmy do komentowania, tak? Tak, zachęcamy do komentowania. Ale na przykład co kibice nie piszą? Bo jak już na przykład, bo czasami no, nie ma co pisać, nie? A komentarze też zwiększają zasięgi, to może weźmy jakieś hasło na przykład, żeby napisali. Dobra, fan klub Paulina. Nie! Chcę Paulina. Nie! Dobra. Nie! Dobra, wytnij. Fan klub Paulina albo Inoruch, bo to jest takie wszystko. Inoruch. Dobra. Inoruch. Pa.
Dzień dobry, z kim rozmawiasz, powiedz mi. Rozmawiam z przedstawicielem mediów Wisły Puławy. Media Wisły Puławy. Co media Wisły Puławy będą dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić zdjęcia. Mam nadzieję, że będziemy dużo nagrywać, fajne rzeczy, tak więc będziemy działać do przodu. Czyli tradycyjnie. Tak, a ja postaram się być dla Roberta przewodnikiem. Tak? Przynajmniej na początku, tak. No to dobrze. Kulisy też kręcicie? Kulisy akurat nie, bo nie mamy tylu osób, gdzie może to działać, tak? Ale zdjęcia czy właśnie różne jakieś tam zapowiedzi przed naszymi wywiady, to staramy się gdzieś tam na bieżąco to robić, więc... Co to za zorganizowana grupa? Salos Dąbrowa Górnicza. Salos Dąbrowa Górnicza, tu widzę... No tak... Zagranicznie, nie? Jak nie zagranicznie? Trochę ja! No trochę. Barwy nawet... Kto się dziwnie wypowiada? No Salos. Dziwnie się wypowiada Salos? No. Czemu? Bo ma dwa S. Ej, o! Salos się dziwnie wypowiada. Salos. Byliście już kiedyś na meczu Ruchu Gorzów? Nie. To co was tutaj sprowadza? Z jakiej okazji tutaj no, taka oczywiście wizyta? Ciekawość futbolu. Chcemy się zobaczyć, jak sobie Ruch radzi dzisiaj. Jak sobie poradzi dzisiaj. Mhm. No i tyle. No i chcemy, żeby dzieciaki oglądały, żeby brały w tym wszystkim udział. Myśmy właśnie z Szymonem przygotowali na tą imprezę, na tą Dąbrowę, nie? No. No mamy dla tych dzieciaków gadżety, nie? Szaliki, ale koszulki. Ale tak nietypowo tak Dąbrowa, nie? Wiesz co, bo to tak, że to znajomi ode mnie, nie? No. Zadzwonili i pytałem się, czy gdzieś można zobaczyć widowisko, nie? Tylko na Ruchu, nie? No. No nigdzie indziej. Jaką odpowiedź inna mogę być? Chcieli pojechać na stadion, tylko na stadion nie do końca. To będzie tylko przedstawienie, ale zapraszamy, nie? No i udało mi się ufundować 24 szaliki, 24 kubki z Szymonem, chcemy im na sektorze rodzinnym to wręczyć tym dzieciakom, nie? Po prostu, nie? No to taka szacunek, inicjatywa. Że w takich nietypowych terenach działacie. No taka inicjatywa, nie? No. Ważny jest ten klub dla wszystkich, nie? Przynajmniej no, jak już słychać o nas w Dąbrowie, nie? I to tak dzwonią ludzie i co tam się dzieje, tyle się mówi o was, nie? Tyle dobrego, nie? No. To zapraszam na szpil, nie? No i przyjeżdżają 24 dzieciaki z Dąbrowy, to szacun, nie? Autokar jasne, organizują, no to fajna sprawa, nie? No dla mnie bomba inicjatywa, nie? Cieszę się strasznie. Kamil, na Marek mi ostatnio powiedział, że ty chciałaś z Warszawy wracać na tę akcję tutaj z ptakami, żeby tylko być na chwilę. Tak, bo ja byłam cały tydzień w Warszawie, no. Ale przepiękna akcja. No, trzeba pomagać pieskom, one są wierne, lojalne, oddane. Mhm. A im więcej dajemy, tym więcej dostajemy. I sobie pomyślałam, że jak jest niebieskie niebo, to tam są takie białe plusy. Im więcej białych plusów, tym będziemy po prostu lepiej się czuli. Także wspierajcie pieski, adoptujcie. No bo zwierzęta, że tak powiem, są wśród ludzi i powinniśmy o nie dbać. Tak, także jeszcze raz tutaj dzisiaj, ostatni raz, tak, ta akcja tak, na razie. Tak, na razie, ostatnia. Ale wróci na pewno, bo kibice nas zaskakują, a to schronisko, które opiekują się ci ludzie, to ja ich bardzo podziwiam za to i mocno dziękuję, bo te psy są zadbane, są pod ochroną weterynarza, także wszystko tam gra, huczy i buczy, jak to się mówi, ale przepięknie, że są tacy ludzie, którzy pomagają pieskom. A ty kiedy adoptujesz osę? Artur! Siemanko! Kolejne 3 punkty zostały. Dawno cię nie było w kulisach. No dokładnie. No ale widzę, ty w formie dalej trenujesz, że kurczę, szacunek dla ciebie. Tak jak Ruch, nie? Cały czas do przodu. Cały czas do przodu, no właśnie, wszystko no, wzrasta no, razem z tym klubem. Ruch Ekstraklasie niedługo będzie. Zobaczysz. Wiesz, Artur, spokojnie. Tonujmy emocje, tonujmy, no ale no. Wiemy, że to jest nasze obojga marzenie, więc... Słuchaj, jak wszyscy będziemy walczyć o ten klub, no to... No. Jak będą tacy ludzie i czas odbudowy, i wszyscy będą tak wspierać, jak wspierałem do tej pory Wielki Ruch, to myślę, że to się uda w niedalekim czasie. Wielki szacunek. Tutaj cała przykładna rodzina idzie na szpil, a? Tak jest. A skąd jest? Nie, została jedna najmłodsza córa, bo się przeziębiła niestety. Ojej, no to pozdrawiamy ją. No, a ile najmłodsza córa? Pozdrawiamy Różę. 5 lat niecałe. A ogląda Róża materiał? Ogląda i wie jak kibicować, także no to jest dobrze. Już nauczona. Cóż to tam się liśni w prawej dłoni tego tutaj kibica, który zmierza na cichą? Co to jest? Praca magisterską napisano o Ruchu. Co pan godo? Ja. To jest tak, że lata temu, jak studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. O pierdolę, to prestiżowo. No tak go dają. No szukał jakiegoś tematu, co by mnie zainteresował, no to trzeba z miłością, no to o Ruchu. Najpierw pisał licencjat, a potem jeszcze praca magisterską. O ile... Z licencjatem to miał, tak powiem, współpraca z klubem, to jeszcze była dyrektor Mrodzik, pisał o marketingu w Ruchu. Ale potem no, przyszły te gorsze czasy, jak pisał magisterka. Nie było to, z kim gadać, nie? No nie bardzo niestety i tak pod tym względem się trochę obraził i nie dał tej pracy. Licencjat jest w Ruchu, a teraz no rok temu
że jej ojcu wylicytował możliwość oglądania szpila z Lechią Zielona Góra z prezesem. No. No i prezes to przypomniał, prezes się upomniał, znaczy, bo to jest właśnie zabawna historia, taką przede wszystkim. Mamy tak się samo nazywa, Siemianowski też mam na nazwisko. No, a to by było, to było nawet w kulisach, nie? Ta sytuacja z tym skyboxie. No, no właśnie, no to ojciec to wspomniał o tym prezesowi, prezes powiedział, że mam to przynieść i w końcu jak to wydrukował na nowo i przyniósł teraz w godne ręce, no. No to kurczę, to szacunek za taki gest, nie? Że to też jest znak, że dobre czasy przyszły na cicho, nie? Dokładnie, genau. Nie było z kim gadać, a teraz jest z kim gadać, nie? W końcu jest. W końcu porządne ludzie, no nazwisko zobowiązuje. Ja, tak, zabawię w montażystę, teraz robimy cięcie. No. Idziemy do gabinetu do prezesa. Dobra, no to dobry prezesie, magistry zmierzają do prezesa. Magistry Siemianowskie. Magistry do magistrów. Magistry. Do magazynierów. Witam. Do magazynierów. I gratuluję od razu, nie? No. Jak tego magazynierzy spóźniono się o nocy. Tak się wydaje spóźnione, ale szczere, nie? Spóźnione, ale szczere. Zdecydowanie, no w końcu w godne ręce mogę to dać. No. Jak już tu powiedział Hasetowi, no nazwisko zobowiązuje w końcu. Dobra, to ja przerobię tylko tamte imię i będę miał drugą pracę już zakończona. Za drugi fakultet i będzie dobrze. Wpływ wejścia klubu sportowego na rynek New Connect na jego sytuację organizacyjno-finansową na przykładzie Ruchworzów. O, i tu jest przykład. 2 lata temu nasze akcje kosztowały 7 groszy, teraz 65, tak? Tak. No i to jest znak lepszych czasów dla jego dobra. To, że to praca. No, i tu jest właśnie ten wpływ, nie? Wpływ was wszystkich tutaj także. Co to, jakieś zakupki, coś było robione, czy dzisiaj? No, było jak otwarcie. Teraz jak przyszło zobaczyć, jaki stan młodzieny. I co? Dobry? No ubyło trochę, że się trochę wykupili. Ale zaś przyszło nowych rzeczy, nie? Z wielkiego ruchu te bluzy łączone. Trzeba będzie wziąć, zasilić konto i pisać, nie? No. Powodzenia. To na jaką trybuna? Na górną łazimy zawsze. Na górną łazicie, ja? Na górną. Nigdy na górną. Nie ma chęci, żeby tak na kończyszona iść? Kiedy się chodziło. Teraz już nie wzrok, nie ten i... I co lepiej, z lepszego perspektywy. Tu lepiej też lepszej perspektywy i idzie spotkać naszych gwiazdorów byłych. No, to prawda, to na jest fajne miejsce. Na trybunkę iść do restauracji, poznać starszych chłopów, co robili majstry, nie? No tak, jest kącik dla nich, że specjalne tak wyróżnienie, jest. Także no... My ich pamiętamy, ale niektórzy ich nie pamiętają już, nie? Dobra. Także dobrze to jest zrobione i brawo za filmy Asset Taxi. No widzisz, będziesz w kulisach. Tak, magia. Zawsze magia. Magia. Nie, wcieplili na Chorzowskie psy, wzięli gazetkę, no to będziecie w kulisach. Wydamy, okej, okay, no to się opowiem. A skąd żeście są? Z Batarego. Czemu? Kajmo cię szaliki barwy Chorzowskie. A jakoś tak się nie zabraliśmy, ale na co razu się poprawimy, nie? Tak, koniecznie tak się poprawić. To co, łapka w górę dla Ruch TV. Skąd to kibice tutaj? Nowej wsi. Mikołów. Pięknie. Dawid, ty coś masz wspólnego tutaj? Ja? No, moi koledzy to są. Twoi koledzy, ja? No. Ja i na mecz. Pięknie. Teraz idziemy kupić szaliki. Ciepniecie ultrasom, nie? Ja. No to dobrze. Kogo idziecie obserwować, drogie panie? Nikogo. Jak nikogo? No nikogo, tak sobie przyszłyście. A skąd jesteście? Z Chorzowa oczywiście. Z Chorzowa. No to fajnie. Kajmo cię szaliki. Nie mamy, dzisiaj zabrakło. Jak zabrakło? Na ruchu nie może zabraknąć szalików. Cześć Filip, kaj idziesz? Idę po co? Po kamizelkę do nadawnika. Po kamizelkę, żeby cię śledzili. Zgadza się, dobrze. Żeby wiadomo ile przebiegłem. Miesz jakieś styczność z Wisłą Puławy? Nie, pierwsza. Pierwsza styczność. Oni teraz awans zrobili, także minąłem się gdzieś tam. Mhm. Kolejny ciężki mecz, no bo co tu gadać, każdy będzie ciężki. Każdy jest ciężki gdzieś tam, nie? Jesteśmy gdzieś kurde wysoko, to każdy gdzieś tam chce nas pokonać, nie? Na pewno, więc przyjeżdżają podwójnie zmobilizowani, także, także fajny mecz zapowiada. To Wuchta czego ci życzyć? Wuchta zdrowia i Wuchta bramek w tym meczu dla nas. No to Wuchta tor, to tak połączymy. Ci życzę. Będziecie wciepywać ultrasom, ja? Ja. Bardzo dobrze. Fajne oprawy robią, także wciepujcie. Tak jest. Wy skąd jesteście? Świętochowice. Dokładnie w Kopaczów. Kaj, idziecie na jaki sektor? Na trybuna dolno. Tak spokojnie dzisiaj. Dobra, ja. No to dzisiaj. A następnym razem może być niespokojnie, nie? Ja raz na młyn, raz na trybuna, nie? Tak, żeby dawkować to, nie? Ja. No Siemanko. Filipie Żaglu. Cześć. Siemanko Kadrowicz. I opowiadaj, jak było? Bardzo fajnie. Bardzo. Oprócz tego, że miałam minął jeden mecz, to fajnie. A jak tam z byłymi chorzowskimi kontakty miał dobre, ty ich znasz tak, czy ty się minął? Nie, no ja z nimi długo dosyć grałem, nie? Ja? W juniorach, jak tu przyszedłem, to z nimi grałem cały czas, no i
I mieliśmy taki mega w porządku kontakt. Czyli pamiętaliście. Znowu ta śpiewająca kibica. Ja na wtór zbiórka. Andrzej, ja tam. Na dziewiątą. Tu pani jest przed czasem sporo. Mamy 8:41, a pani już w klubie. A czemu mam być za późno? Cześć, kierow. Chcesz, żeby mnie po tym chłopcze udusili? Widzę, to już z rana. Nie jesteś rozmowny. Nie, bo ja ledwo co stanę dopiero. Nie, żartuję. Dawno na nogach, równo z kurami na wsi się wstaje. Wiedziałeś, że na mecz są specjalne rzeczy. No, no. Jak te trzymiesz w domu, albo... Będzie, od kogo było to pytanie na konferencji? Nie wiem. Nie wiem od kogo. Co nowy myślił? Nie wiem. To samo, że ty wiesz, o co chodzi. Bo tam ktoś zadał takie pytanie, będzie mu tańce, jakieś lekcje tańca. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Znaczy... Michała biskupa nie kapnę, nie? Ale nie wiem, kto to zrobił. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, 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 cześć. Panowie, po meczu ręczniki co zostawić na odnowę? Bo ja wam nie dam. Żeby nie było takich, co wczypują do prania. Bo będą się matki wycierać. Ja ci pobucę, ja ci pobucę. On potwierdza po prostu. Wacława, pogodę się z nim, jaki ma numer? On jest młody, nowy. Jaki Wacławu numer? No, szóstkę mi dali. Czyli... to zaszczytnie tutaj w tym klubie jest. No, to koniec. A skąd, to jakiś twój ulubiony, czy tak... Nie, tak dostałem. Tak dostałeś? Tak dostałem. Czyli nie wybrzydzasz? Tak. A nie wybrzydzasz nim? Nie wybrzydzam. No co dobrze. A skąd ty jesteś, powiedz mi? Z Chorzowa. Z Chorzowa, czyli... Tak jest. Dzisiaj jedziesz z drużyną? To... Tak, jadę z drużyną. Jak ty jesteś rocznik? 2004. No i co, cieszysz się, że dołączyłeś? Bardzo się cieszę. Od młodego jestem kibicem Ruchu. Zawsze chodzę na mecze, no i zaszczyt być z drużyną. I zobaczyłem, może się coś uda zagrać. No to życzymy ci powodzenia, synek. Dziękuję bardzo. Dzisiaj pociechy. Dziękuję bardzo. Nie, ci krzyko fuzekli. Nie, nie, nie. Nie? Kochajasz fuzekle. Jak się do prania wrzucę, to czasem ląduję tutaj, ale widzę, że... A ty obydwa wciepłeś? No właśnie, nie wiem. To wezmę na drugie. Bo może na pełni został. Nie, nie, bo nie, nie mam pewności, pani ręczy, w ogóle do prania wrzuciłem. Aha. Nie jest pewny. No ale to on powie szczerze, nie jest pewien. No. Bo inny nie wie, gdzie doła, powie do prania na pewno w ciepłym. A potem, a najlepiej jak przyniesie Andrzej albo trener Kołodziejczyk z boiska sprzęt, a oni na pewno wciepli do prania. Kaso, ty... Pani nie tęskniła pani? Bardzo. W końcu, nie? W końcu będzie pani do łapania, no bo przezywać obców. Wiesz, czy przezywać, ja wiem. No, jak się zasłużył oczywiście. No niektórych trzeba na ziemię sprowadzić, a nowych wytresować pod swój... Cześć, 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 witam. Możesz się przedstawić? Paweł Żuk. Paweł Żuk, o tak. Proszę, no to miło, miło mi się. To głośno było na Twitterze ostatnio o Pawle Żuku. To te robimy więcej. No. Piłkarz sezonu według plebiscytu Erki. Dobre. Ja ci z tego miejsca gratuluję. Dziękuję. Spodziewał się? Nie. Szczerze czy tak? No nie no, widziałeś te grono. Dzień dobry pani Reniu. Wszystkiego dobrego. Nie no, widziałeś te grono obok? No, ja no właśnie. No ja taki szczurek, nie? Obok sobie, na zdjęciu ktoś mnie wkleił, nie? No ale widzisz, docenili cię, chłopcy, docenili cię. No, dziękuję bardzo wszystkim kibicom. Nic, no dalej taką byś, wiesz, takie plebiscyty fajnie byś co roku wygrywał. No, w barwach oczywiście chorzowskich, nie? No bo jak inaczej wygrać Erki. No, chyba nie ma szans nigdzie indziej, nie? No. Jak ci minęła ta przerwa? No, bardzo przyjemnie. Co żeś robił? Wiesz co, chwilę wolnego było, tak? Potem zaczęła się praca od świąt, no to... Już codziennie coś, tak? Korzystujesz z tych zegarków, co Wielki Ruch kupił? Tak, tak, ja się załapałem jako bramkarz na początku. Tak? Mieliśmy nie dostawać jako bramkarze. Mhm. Mieliśmy mieć inny plan, ale okazało się, że jednak zostały jakieś, no i... Mądra decyzja. I załapaliśmy się, tak, dostałem kata swojego. Czyli co, teraz będzie weryfikacja tych twoich tutaj statystyk? Ja myślę, że na spokojnie. Zdrowy kasol? Powiedzmy. Ale idzie to w dobrym kierunku, kasol? Idzie to w dobrym kierunku, ale no... Czasu to wszystko potrzeba, po prostu wymaga, nie? No. A coś, jakieś rokowania? Coś? Właśnie to jest taka kontuzja, że nie możemy zdiagnozować, tak jak na przykład kostka jest jasno skręcona, że to jest okres półtora miesiąca. To jest taka kontuzja, że no nie wiem, czy wrócę
za 2 tygodnie, czy to będzie dalej tak jakoś szło mozolnie, że to może jeszcze miesiąc potrwać. Matko boskie. No nie przyjedno, no powiem ci troszkę... No, siada na głowę ta kontuzja, no ale co, no, taki jest sport, nie? No to ty potrzebujesz też mentalnego wsparcia. No potrzebuję, potrzebuję. Także ja cię wspieram, kibice na pewno też. Ale wiesz, ja już tu przyszedłem i już tu jestem mentalnie inaczej, nie? Bo brakowało mi tego i już... Głowa jest raz lepsza, no myślę, że będzie dobrze wszystko w nowym roku. No to kawa. Szczęśliwego nowego roku, zdrowia przede dzięki, wszystkim. Dzięki, przyda się na pewno. No i działaj, dzięki. Działaj. Będziesz kręcił jak włażę do mojego bunkra? Ja, po takiej przerwie to chyba trzeba nagrać. Mój kochany bunkier. Najlepsze miejsce na ziemi. Ja. Jezu, a to skąd tu się nabrało? No siemano, od ciebie aż energia bije, hopie, ty już chcesz grać. Oczywiście. Jak żeś ta przerwa, hopie, przyszedł? Dobrze. Taki odpoczynek zawsze się przyda, jeszcze w szczególności po moich dwóch kontuzjach. Mhm. To tak naprawdę pierwsza taka przerwa zimowa, gdzie mogłem normalnie nic nie robić, wiadomo. No normalnie nic nie robić, wiadomo, to idzie wyciąć, że... wiesz? Nie no, jak miałem kontuzję, to rehabilitację cały czas, a teraz mogę odpocząć w końcu i mam nadzieję, że... Czyli faktycznie się zregenerować. No, mam nadzieję, że to w końcu będzie ta runda i... I pójdzie dobrze. A Steph, widzisz, nawet piłki lekarskie są niebieskie w tym piłku. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szanujemy. Siema, chłopcy. Kajdziesz, Patrycja? Kontenera. Co tam będziesz robić? Sprzątać i układać towar. Sprzątać i układać towar. Idę obejrzeć, jak ty tam możesz. No jeszcze nie wiem, czy teraz. Słuchaj, no skoro idziesz poukładać, to jest niepoukładane, to jest logiczne, nie? No. No, no, nie przesadzaj, połowa jest, fajnie jest, połowa jeszcze jest do ogarnięcia, także dostawiamy regały. A to co tutaj składujecie generalnie? Jakieś zapasy, tak? To z magazynu? Tak, tak, no w sklepie wszystko nam się nie mieści, dlatego część mamy w podręcznym magazynie, a całą resztę na innych. Jakieś nowości się szykują teraz na nowe, bo święta wiadomo mijają? No świąteczny... jeszcze troszkę, spowoli pracujemy nad nową kolekcją, także niedługo powinno coś się pojawić. Także będzie coś, ja? Ja. Co to masz za bluza? A nowo. Nowo z tydzień, dwa temu. Ale już jest na strefie do kupienia? Tak, bo myślę, że będą jest nawet. Bo myślę, że będą zapytania. Do tego nawet są spodnie. Te? Nie, akurat dzisiaj nie, bo muszę iść potem książki sprzedawać, więc jest bluza czarna, niebieska, spodnie czarne, niebieskie, dorosłe, dziecięce, także zapraszamy. Tomasz, co ty masz tam za magiczną kartkę? Co ty tam masz na niej napisane? Tak, starczy gotowań, gdy potwierdzić kadrę, wiesz? Może tam jakieś ciekawostki? No są dwa nazwiska. No dwa nazwiska ogłoszone są, tak? Ale ja tu widziałem twarze, o których się spekuluje. Spekuluje, a to o nich zależy, czy będą liderami ruchu. Zobaczymy. Tak, to przy każdym okienku, tak? Jakaś grupa testowanych była, będzie. To już od nich zależy, jak się pokażą trenerom. Jesteś dobrej nadziei, Tomek? Jestem. Nie ukrywam, że dużo... Czy mam nadzieję, że odnajdzie się tutaj dobrze Piotrek Stępień, bo pamiętamy, jak się ścigał z Idziem w trzeciej lidze. No a teraz jakby pół roku po odejściu Idzia dzisiaj jakby spróbuję może nawiązać do tych snajperskich wyczynów, tak? Z trzeciej ligi. Wiadomo, że będzie trudniej, no bo to jest druga liga. No ale zaczynają chłopaki pracować, mają 45 dni na zbudowanie formy. No i mam nadzieję, że będzie pozytywnie. 25 z Kawulem. No, mokry, siema. Widzę, jesteś bardzo pozytywny, fuzyka ci wleciała. Długo, już ręka... Do prania, panie. Elo! Halo! Może już pani zacząć krzyczeć, czy jeszcze nie? A czemu bym miała na ciebie krzyczeć? O, właśnie, i na to czekałem. Dzień dobry, tak, dzień dobry. Dzień dobry, panie Reniu. Dwie bluzy są, a galoty w sensie co? Wszystkiego dobrego w nowym roku, panie. Dokładnie, tak. Portalion. Zgadza się. Spodnie jedne. Galoty. Spodnie biorę. Jedne stare spodnie. Ty pożyczasz i to jest to. Koledzy nie oddają, a ty będziesz za to beczał. Świeży nabytek Chorzowskiego ruchu, panie. Witamy. Dobry. Chłopcy ci powiedzą, gdzie jest wolny plan. To się nie wiem. Zakładamy paski na trening, dobra? I zegarki, okej? Okay? Żeby kontrolować. Dzień dobry, trenerze. Najlepszego w nowym roku. Również najlepszego. Ściągnę tu, żeby... Tak. Witam też, że najlepszego w nowym wszystkiego roku. Wszystkiego dobrego. Nie no, to trzeba nagrać pierwsze spotkanie z panią Renią. Proszę, kochanie.
Znasz nowy napadzior. Na on kiedyś z Idzikiem walczył o kula szczęcia. Tu masz kosz 26, chodź zobacz tu półkę. Te dwie półki są twoje. Okej. Okay. Torba na dole. Jasne. I po treningu te rzeczy do prania? Po treningu do kosza, kosz tu do mnie na biurko w pierwszym pomieszczeniu. Dobra, super. Ewentualnie możesz posortować, jak będą stałe kible. Będziesz później się nauczysz, to będziesz wiedział, jak to robić. Dobra, i na dzisiaj tu już mam wszystko, tak? Tak, na dzisiaj mam wszystko. Dziękuję bardzo. Jak tam pierwsze wrażenia z panią Renią? Bardzo dobre, bardzo dobre. Znałeś panią Renię wcześniej? Nie, nie znałem, ale wczoraj miałem przyjemność przez chwilkę, ale... Nie? Tylko z dobrej strony, właśnie. Dobrze. Jak będziesz tak wszystko układać, tam trzeba, to będzie dobrze, nie? A tutaj kolejny testowany, tak? Tak, witam. Jak się nazywasz? Kacper Janek. A, to GK Stychy, tak? Tak, tak. A, proszę. I co? Jak tam się nastawiasz na ten... Na te testy w ruchu? No bardzo dobrze, no liczę, że wszystko pójdzie pomyślnie i się uda podpisać kontrakt. No to już od ciebie chyba zależy, no, nie? Oczywiście, no, dlatego jestem pozytywnie nastawiony. Powtarzać? Dziękuję. Nie, wszystko wiem. Chyba już wiem. Dobrze, to powodzenia panie, powodzenia. Jakie są buty? Na hasioku kijem tego, co nie pilnuje swego. No ale ja tu miałeś. Jak miałeś tam, to na pewno muszą być. Jak tam miałeś? Choć ja to znowu miałem, a gówno prawda. A czemu one są w tym koszu? Znaczy w tej... To już trzeba zapytać pani Reni, nie mnie. Nie chciało się panu z szatni poprzynosić na półki, to są wpierdzielone do kibla i dziękuję. Bo nie mają szczęścia, że na hasiok nie wyniosłam. Ale jeszcze pan go dłużej na szafce ustawił. Ja! On zawsze wszystko zostawia, a po nim trzeba chodzić szukać. Tu trzeba kogoś ratować, no. Koło ratunkowe rzucili. Uratowani wszyscy. Czy pani ma jakiegoś nowego asystenta? Tak siedzi, proszę. Mogę jakieś praktyki? Coś ten? Ja już praktykuję tu od 3 lat. Tak się i jak się dogadujesz to jest panią? Bardzo dobrze się dogadujemy z panią Renią. Ty wywiady umiesz, nie? To za dzisiaj już możesz. Mogę. A jak się zapowiada? Dobry. Pozytywnie. No co, wygrana musi być. A ty czujesz, że możesz dostać szansę? Czuję, że może tak być. Może tak być, no to walcz opie, bo bramki trzeba strzelać, w Krakowie wygrywać. Dzięki bardzo. Powodzenia. No idzie gwiazda dzisiejszego meczu. Siemanko. Siema. Jak tam widziałeś, oglądałeś program? Oglądałem, trudno, żeby nie spojrzeć. No fajnie, się kupujesz jako braciki. Na pewno, no. Szkoda, że odróżnione zdania były troszkę. No, to odmienne. Ale tego się spodziewałem. Ale to dobrze, no bo jakby wiesz... Tego się spodziewałem, bo tak to podejrzewam, że brat po tym filmiku, jakby trener tam z drużyny przeciwnej oglądał, to pewnie by nie wyszedł na boisko. No tak, pewnie tak. A tak to musiał trochę zachować. Jak tam u niego w kręgach rodzina obejrzała ten program też? No pewno, cała rodzina. Wszyscy kibicują, więc ten. Mam nadzieję, że dzisiaj ruchowi, ale. No ale pewnie zdania są podzielone, więc. No z tego miejsca zapraszamy właśnie do serii programów Czas na Szpil. Będziemy robić przed każdym meczem takie coś. Fajna sprawa, więc zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że teraz będzie fajna seria, złapiemy coś, zwycięstwo i to pójdzie w końcu. Jasne, no i to będzie powodzenia. Robić jeszcze lepsze filmiki. O właśnie, dobra, dzięki, to powodzenia. On może gadać przed kamerą. A jak ty się dowiadujesz w ogóle z panią Renią? Bo to też jest ważna kwestia. Bardzo dobrze. Dobrze? Ja tak myślę, trzeba ją zapytać, jak mi nie ma. Pani Reniu, to jak jest? Dobrze, grzeczny synek? Co ja mogę o nim powiedzieć? Przecież na razie się nie stawia, nie mam problemów, nie gubi nic. Cześć Osa, witam serdecznie. I jak przed tą garbarnią? Dobrze. Po tym podrażnieniu z meczu z Lechem. Nie możemy się doczekać meczu. Na szczęście gramy o 12, super pora tak, na mecz, ale co zrobić? Zrobić swoje i wracać. Dobra, mam powodzenia nadzieję, panowie. Dzięki. Wszystko zagrały dzisiaj. Co nie? Oczywiście, tak. No. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tu się dzieje? Proszę, jakieś tutaj sesje? Zawody są. Jakie zawody są? No, w Sworku będziemy niuchać cynamon, pomarańcze i goździka z pieskami. Taka detekcja zapachowa, tylko zamiast narkotyków, tak jak w służbach, mamy takie 3 zapachy. A co to za instytucja tutaj jest? Kadziu Więźno Sworek Silesia. Nasza grupa treningowa organizuje Mistrzostwa Polskiej Ligi No Sworek. No Sworek? Ja pierwszy raz takim sensie, tak. Ja myślę, że... Tak, to jest dziedzina takich zawodów, dziedzina sportu psiego. Mhm. Gdzie wszystko jest oparte o psi nos.
Nieprawdopodobne, tak. No to mnie to jestem w szoku. Lecimy. Gdzie to się odbywa? Tutaj, na stadionie. Co to za pieski? Skąd to pieski? Zewsząd, tak? Tak, zewsząd. Z całej Polski się zjeżdżają do nas, żeby sobie poniuchać i wygrać nagrody fajne. To ilu uczestników będzie tutaj? Oj, dzisiaj, to będzie dzisiaj jutro. Dzisiaj startuje 21 psów, jutro 37. O jacie, i to są jakieś rasy szczególne? Nie, czy nie. Wolne? Od kundelków po rodowodowce, po retrievery, po maliny, wszystko. Ojejku, no to życzę powodzenia i udanych zawodów. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jak coś, to można obserwować nas gdzieś tam i będziemy. Na pewno będziemy od tego czasu. Lecę ustalać nagrody, powodzenia. A, jakie jedzonko tutaj? O, catering, wie? Będziesz to dopiero piec? Pół się mam tam. To ci tajemniczo mina masz coś. Nie, czemu? No nie wiem, tak jakoś. Nie, to... Uda się obudzić, jeszcze się rano. No ja, taką godzinę. No, tak spokojnie. Dawno cię nie było, bo pije Kaś się kręcisz. Jak dawno mnie nie było? Nie widział cię na ostatnim meczu, że cię nie widział, teraz cię dopiero widzę. Co ty gadasz? Nie ma cię tu w ogóle. Toś ciebie chyba nie było na ostatnim meczu. Można tak powiedzieć. Dobra, panie Ireniu, to jademy. Jademy po zwycięstwo i po 3 punkty. Jedźcie po zwycięstwo z Bogiem. Nie było tak źle, nie? No nie było. Oglądasz Czas na Szpil? Obejrzałem. Widzowie chyba nie wiedzą, ale ty nie lubisz kamer, nie? No nie lubię. Ty wolisz do teraz. Do teraz. Ja. Później tą zieloną wciepnij do szatni. A czemu pani do kierownika jest taką miło? A czemu mam być zło? Pani sobie wybiera ludzi. Kierownik to kierownik. My się nie wadzimy, bo nie mamy o co. No to dobrze. Brzydko to też nie godowe, bo nie mamy powodu. A z jakim piłkarzem się pani najbardziej wadzi? Ooo, chciałbyś wiedzieć. No, chciałbym. A ma pani takiego ulubieńca jednego? Ja, jeden dziennie musi to dostać. To niech kibice typują w komentarzach. Dziennie kto to taki? Musi dostać swoje memorandum. No, to niech napiszą w komentarzu, może zgadam w następnych kulisach. Pani potwierdzi, czy to ten. Oczywiście pani Reni życzyli wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Na nowej stronie. Pani Reniu, powiedzieć. No właśnie, co to za niespodzianki? Nie wszyscy wszystko muszą wiedzieć. Czemu pani nic nie godała? A po co? By my zrobili brama, by pani flaszka musiała dać. A to flaszkę to zawsze idzie dać, ale... Kaja jest gorzoła, hej Renia, Kaja jest gorzoła. Wiedzieliście o tym? Nic, pani Renia nawet nic nie pisnęła słówkiem. Takie tajemnice. To niech widzowie napiszą w komentarzach, czego życzą pani Reni i panu Andrzejowi na nowej, starej drodze życia. Też mogą. Za co już z góry serdecznie dziękuję. Są nasze gwiazdy. Ej. Nasza najnowsza. Widziałam, że tam nawet się udzielasz w komentarzach. To ty? Tak, twój profil? To ja, tak. Ale widziałam, że raczej pozytywnie wszyscy, tak. Którzy się cieszą. Nie było liczu. Wybaczyli ci twoje nawet miejsce zamieszkania? Odzew od ludzi z Sosnowca, także nawet tam docierają kulisy, także jest ale dobrze. Do Sosnowca? Tak. Ciekawe. Za granicę lecisz, także... A że mu urodziny, to dostał, widzisz, taki bon, masz, ty. Pod choinkę to było, pod choinkę. Polecamy takie rozmrażane, tak, takie tylko, bony. Bo tylko. To jest fajny gieszynk, bo można sobie jak chce fajny, wszystko fajny, wykorzystać. Fajny gieszynk. Zapraszamy, bon podarunkowy. Najlepszy. Mega. Dla dzieci, dla babci, dla dziadka. Wszyscy bony podarunkowe. Patrzcie, jak to fajnie reklamują, nic nie muszę gadać. Super. Tylko to. Co kupujesz? Ja się o ciebie zapytać, coś ty kupił, co polecasz? Panowie to polecili bony. Bony M. Pozdrawiam prezesa. I co, Gubuś? KKS Kalisz? No, my mamy w pamięci, co się działo na jesieni, także no. Przypuszczam, że dzisiaj będzie dobra atmosfera i na to liczę. No był to wyjątkowy wyjazd, na pewno to zdecydowanie. Wspomnienie, jak to się patrzy na to jak jakiś, nie wiem, science fiction. Doceniony nie ino w Polsce, to przypominam, że my sobie na poziomie drugoligowym, ale ekstraklasowym, albo i światowym na trybunach, także tak. Każdy widział, że jak się nazywa Ultras World Canal. Tak jest, docenił i w pierwszej dziesiątce top 10, no także no my mamy, ale i tak się pomylili, bo myślę, że trochę jeszcze wyżej będzie, ale liczę na to, że dzisiaj będzie fajnie. Bo... Tomek, a powiedz mi, jak tam twoje uzębienie? Bo ty coś tam masz ukruszone, nie? No, mam wybity cały jeden, ale jest, powiedzmy, na dobrej drodze do wyrównania stanu uzębienia. Co ty musisz zrobić? Implant jakiś, tak? Jezu, tak. To są drogie rzeczy.
To nie są tanie rzeczy, no. Taka jest piłka, nie? Szkoda, że to nie mleczaki, nie? To by ci odrosły, nie? No, to prawda, no. To troszkę więcej zamieszania jest teraz. Czyli masz teraz jakąś nałożoną nakładkę, tak? Nakładkę na to, żeby... taką, że dla podpuchy. Wygląda, że wszystko jest okej. Dobra, przynajmniej się nikt nie wybije zębów, nie? Bo no, dokładnie. Ochraniacz trochę działa. No, do gry też mam osobny ochraniacz taki, żeby mi tam nic dodatkowo się nie wytrąciło, ale... Nie przeszkadza w grze za bardzo, więc jest dobrze. Widać, że walczysz. Dokładnie, no. Do ostatniego zęba. Dobra, oby już ci się nie przydarzyło takie coś. Oby. Dzień dobry, prezesie. Co to za telewizja? To jest telewizja Superbet. Telewizja Superbet robi u nas program, ja? No, robi. Ja tam widziałem na ich kanale, że były jakieś właśnie z innych stadionów też, chyba z Tychów były, tak? Tak, z Tychów i tam z innych też. Z innych też. No ja. Z innych też, ale teraz czas na nas, także. No i co, prezesie, dzisiaj KKS Kalisz? No tu nie może być innego wyniku jak zwycięstwo, bo ta tabela się robi strasznie nieciekawo. Dzisiaj to... Trzeba zagrać bez kakakasku i wygramy, mam nadzieję, i pogonimy znowu tą czołówkę, bo żeby nam nie odjechali, bo to też jest, żeby to światełko w tunelu cały czas gdzieś było takie dosyć mocne. No, życie i piłka to są czasami różne scenariusze, pokora musi być w tym wszystkim, także niech tak będzie. Zobaczcie go jak dumnie. Tak. Witam panie fryzjerstwo Janic. Jest tam, dzisiaj tam. Sponsorem, partnerem, jak to nazwać dzisiejszego meczu? Partnerem może lepiej brzmi. Partnerem nie? Lepiej brzmi. No, ja gratuluję i bardzo, bardzo doceniamy. Co cię skłoniło tutaj, żeby właśnie wejść w taki sposób? Dziękuję również. Co? Niebieskie serce, a co? O, właśnie. Nic więcej, myślę. Usługi swoje świadczycie chyba, nie wiem, w 90% ludziom, co tu na ruchu są, nie? No, sam o tym wiesz, kogo możesz spotkać u nas w salonie, także... Często się przywijam, piłkarze i za zarządu ludzie, i kibice. Dokładnie, jedna wielka niebieska rodzina, jednym słowem. A wyłazicie do Janica? O, to że... Pomidor! Ale ja wiem, że nie łażą, dlatego wiesz, następująca sytuacja. Jak ja chodziłam do Darka, nie, ale... do fryzjera, jak ty nawet jeszcze nie wiedziałeś, że Darek jest fryzjerem. Że będziesz kibicem Ruchu. Już za dwie godzinki przy wypełnionej cichej mecz z KKS-em, panie trenerze. No tak, jeszcze na razie tak spokojnie. No właśnie widzę wszyscy, nawet tutaj mój nowy nasz też. Dopiero to ciśnienie gdzieś tam się zacznie zwiększać. Przed, no. Tak, z każdą minutą później. Właśnie z zapełnieniem trybu. Akurat nie? Tam oglądałem gdzieś Radunia ze Stalą 0-2 już chyba w 30 minucie, także na razie... Tabela bardzo nieciekawa. Powtarzamy to cały czas i mówimy my, tylko my. A reszta, nikt nie wygra wszystkich spotkań do końca, także my wygrajmy jak najwięcej. Wtedy będziemy myśleć o innych. Ja widzę, sektor rodzinny i ultrasi sektora rodzinnego się rozkręcają. No a jak? Co szpil oprawa? Co to będzie dzisiaj ciekawego? No oprawa. Niespodzianka. Niespodzianka, ja? No ja w 61 minucie meczu. Macie to ustalone, 61, ja? Ja. Dobra, to byda patrzeć, co to będzie ciekawego. Czyli aseto. Ale coraz widza ogazali to wygląda. My są z ruchu, no to musi być do przodu progres cały czas. Jak tam ten mecz w Pochojnicach? No nie jest, no. Trzeba szanować punkt. No. Ale lekki kac pozostał. No właśnie, chciałem użyć kac, nie? Czy już wyleczony? A, wyleczony. Mhm. Nie ma co patrzeć wstecz, trzeba patrzeć do przodu. Śnią ci się potem takie akcje? No to siedzi troszkę chwilę w głowie, ale... No cała sztuka, żeby to potem... No przestać już o tym myśleć i skupić się na przyszłych akcjach, tak? Jasne. Ależ tu kolejki do kas. Co tam ciekawego się idzie dowiedzieć? A nic, właśnie wyrabiamy sobie karty i dlatego pani krzyczy, że muszą chwilę poczekać. Czy albo iść do innej kasy. Czy pani pierwszy raz na meczu? Nie. I no, że cały czas wybrałam sobie jednorazowe, ale wolę kartę, bo mogę sobie przez ten konto bankowe później kupić. Internetowo. I to polecamy właśnie, żeby nie stać w takiej długiej potem kolejce, nie? No a nam się udało, bo była krótka. Teraz zatrzymałyśmy. A skąd jesteście? Łagiewnik. Łagiewniki. No to pięknie. I wychodzicie regularnie na mecze, tak? No koleżanka dopiero ze mną zaczyna. No. To kiedy był pierwszy mecz? Pierwszy? Dwa tygodnie temu, ale jeszcze wcześniej byłam, ale to już dawno trochę. To kiedy był twój pierwszy mecz?
Pierwszy mecz to było dawno. Dawno? No. Jeszcze w wózku, rozumiem, tak? Za niemowlaka. Nie, nie pamiętam w sumie tego. A na jaki sektor idziecie? Na siódemkę, nie? Na ósemkę. A no, to na ósemkę. Toś, czyli tam się nie śpiewo? Co? Tam się śpiewo. Nie, no my będziemy śpiewać, a wszyscy będą śpiewać za nami. Najlepszy sektor, jaki może być. No i pięknie, dobra. To jest postawa godna naśladowania, tak? No fajnie. O, jezi. Jezi on. Jezi on w niebieskiej bluzie. Cześć. Kowelat. Witamy na starych śmieciach. No, dobrze, dobrze. Dzisiaj spokojnie. Ja już się ten, odzwyczaiłem od takich rarytasów. Maja przyjechał? Nie, Maja nie, Maja. Co ty gadasz? Ostatnio go nie trafiłem, a dzisiaj to samo. No, tam lekki uraz, nie? Lekki uraz. A to już towarzysko mógł przyjechać. No właśnie, co, nie tęskni? Wspomina, nie? No Piotr, gwiazdą jesteśmy tutaj? Co? Gwiazda? No jest gwiazda, no. Dzieku. Gdyby nie trafił na taki paskudny okres w ruchu, no to... Różnie mogłoby być, ale... Różnie mogłoby być, no. Okres taki, a nie inny, niestety, to takie życie jest, nie? No, tego nie przeskoczysz. Ale teraz... Ale słuchaj, może kiedyś jeszcze. Nie mówię, żebym nie chciał, nie? No. Dzień dobry, panie Reniu. Kowela. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pamięta go pani? No jak nie? Jak go nie pamiętać? No wiem, jest tak. Nawet niedawno mi pani Irenia zostawiała wiadomość na Facebooku, nie? No. Czytałem. A ja? Ty z panią Irenią sobie piszesz na Facebooku? No, ty, ale uważaj, bo pani Irenia świeżo po ślubie teraz, nie czy wiesz. Wiem, słyszałem. No dobrze, stary, nie mamy nawet kiedy pogadać. A będziesz, no pogadamy na boisku, czy nie? Znaczy, jak teraz się przyjdziemy, to pogadamy, na meczu nie będziemy rozmawiać. Patrz, jaki ty! Jaki brzydki! Nie, kurde. Najbrzydsza twarz chorzowa, nie? A mówisz o sobie, to wiem. Czemu najbrzydsza twarz chorzowa? No nie wiem, no spójrz na niego, no przecież nie mnie pytaj! No nie mnie pytaj, weź, skieruj tą głowę. Niczego wiele nie widziałem, a jest ich dwóch. Jak tam, panie Szkatuła? Tak, obejrz. Czy... Cyk. Cyk, jejku. Pod zdjęcia idealnie. Pod zdjęcia ja, szkoda, że gry mało, wiesz? No a właśnie, jak ty się dzisiaj zapowiadasz? Zagrasz coś? Czy nic, czy... Chciałbym, wiesz? Czy tego najstarsi górale nie wiedzą? Mnie, siemanko. Nie ode mnie to zależy, panie Redziu. Mhm. Ale zobaczymy. A powiedz mi, czy twoja małżonka ogląda jeszcze kulisy? Ogląda, czy jak szkatuły ogląda. Nie ma, to nie ogląda? Ogląda. Cały czas próbujemy jeszcze szukać coś w kulisach, ale nie mamy. Nawet w kulisach cię nie ma. Dobra, to ty, ale jak cię już w 40-minutowych kulisach nie ma, no to faktycznie jest problem. To dzisiaj musisz mnie dać. Ja. Hej, Sokoły, panowie. Siema. Pierwszy raz na dzisiaj? Pierwszy raz na głównej płycie. Ja grałem w juniorach parę razy na cichej. Na sporo chłopaków, których pytał właśnie, to mówią, że grali na bocznym. Ja sporo jestem z Częstochowy, generalnie to niedaleko. Tak. Skąd? Z Częstochowy. Aha. To niedaleko. Ja jedynie kulisy za dzieciaka oglądałem. Za dzieciaka oglądałeś? Jak za dzieciaka? Ty, to nie jest taki stary, żeby... 4-5 lat temu. O Jezu, no to faktycznie już... Tak, ale kulisy to robicie mega. Wszystkie, tak? Wszystkie oglądam, no. Mega sprawa. No to mega nam miło. Jezus, w Ostródzie, wiesz, jaka jest Ostróda? Mega daleko. Ale no, do każdego miejsca w Polsce docierają wasze kulisy, nie? Także przed meczem siedzieliśmy, kolega oglądał kulisy i mu się nogi trzęsły, nie? Zobaczy, tyle ludzi chodzi. Jak widział, jak na Kaliszu było 7 koła ludzi, nie? To co, na jaki sektor idziemy? No i na 7, całe życie. Od dziecka na 7, młyn musi być i tak dalej. No to pięknie. To jak ty to dzisiaj myślisz? A, myślę, że na spokojnie. 3-0, Wójtowicz z brameczką i na dwóch napastników Szczepan i Stępień. Po meczu z Wilrami jestem jakiś taki spokojny ogólnie. No był spokój, nie? Da, bardzo dużo ludzi zachwala tą drużynę po tym meczu. Widać, że ten Ukrainiec Ruslan, tak? Dobrze? Mhm, Ruslan, no. No dał taki spokój, nie? W obronie. Był większy spokój, a tym bardziej, że te Wilry dużo bramy strzelali. Mhm. Strzelały na wiosnę. No a był spokój, może przy tej sytuacji z Bialeckim tam trochę zgubił krycie, ale ogólnie był spokój, miło się to oglądało. No co tu dużo mówić? No dzisiaj musimy zagrać jeszcze lepiej. Bo wiadomo, że z tymi słabymi drużynami nam się gra zawsze pod górę. Nie? Karolino, ty zawsze prawie trafiasz. 4-0. O. Standardzie. 4-0 jest. Dzisiaj wstałam i czuję, że 4-0 będzie. 3-0, 4-0. A śniło ci się coś? Nie, spałam jak drąg. Jak drąg? Bezsennie. Nie wiem, patrząc na to, jak tam są te bukmacherskie kursy, to wychodzi na to, że pewne zwycięstwo, nie? No, ale dobrze, jak te kursy to... To nie ma co patrzeć na to. Dobra, to chyba, że w Superbecie, nie? Chyba, że w Superbecie, właśnie, bo tu tak. Liczbę nogą podałam. Pozdrawiamy Superbet, tak, naszego dokładnie. Sponsora. 2-1 myślę sobie.
Uuu, to chcesz tu nerwówkę przycichej. Emocje. A ty, Klaudia, bądź jak, o. Bilet już macie, a? Mamy, ja mam bilet. Prawie, prawie. Ale to w czas przyszliście. No, my się na piwko kaś i... No, na piwko tam w naszej strefie można iść, a, nie? Tej relaksu tak zwanej. Jasne. Jest co robić na dzisiaj teraz? Jest co robić, jest. Nie ma biletu, tak? No, oni nie mają. Oni nie mają, a oni są skąd? Z Mikołowa. Mikołów, fajnie, fajnie. A czemu nie macie biletów jeszcze? Nie dało się kupić internetem. Jak się nie dało kupić? Muszą nowe karty mamy robić. No. Bo to... byli ostatnio... Kiedy? Nie wiem. No. Czyli wracacie po długim czasie na Cigom. A kiedy ostatnio byliście? Nie wiem. Nie wiem, to jest nieważne. A co was skłoniło na to, żeby jednak wrócić na tą Cigom? Nie no, trochę wstyd, jak wszystkie wujki chodzą, a oni nie. Gańba. Muszą. No, no, no gańba. Dbajcie o ten ród, o godność rodu z Mikołowa. I będziecie w kulisach. A jaki będzie wynik, jak myślicie? 3-0. No. 3-0, tak? Ja. Ty też tak? Tak, ja się zgadzam z bratem. Dobrze. Chcecie kogoś pozdrowić? Tatę, bo nie mógł dzisiaj przyjść, ma urodziny. No to tym bardziej w urodziny. Znaczy, no ta idzie. Ale idzie na urodziny. Aha, no, idzie na urodziny, no to jeszcze gorzej. Tomasz! Dawałem ci to. Szefek, dobry żart, co? Dobry żart ci zrobili. Przeżart. Szymonie, dzisiaj bez autokaru dzisiaj, nie? Bez dzisiaj autobusu? Dzisiaj się niestety nie udało, tak. Ale ty chciałeś ostatnio podziękować komuś, no bo to... Tak. W ogóle jest cała masa ludzi, którym chciałbym podziękować. Mhm. Firma A21 z Żor, naprawdę. Mhm. Pan Tadeusz, który tam jest szefem. Jestem wdzięczny panie Tadeuszu za to, że udostępniał pan ten autobus nam rzeczywiście za darmo. Chciałbym podziękować firmie Car Designer i tutaj muszę zrobić takie... Car Designer. Tak, takie coś. Tutaj mamy, o. My też również dziękujemy. Jeździmy Car Designer obusem na dalekie wyjazdy. Jeździcie na Car Designer obusie. Dziękujemy. Teraz zrobimy takie szybkie cięcie i ja nagle jestem tutaj w koszulce i w szaliku, ale zrobimy cięcie i już jesteśmy przebrani. Bardzo także ładnie. Oczywiście wyraźnie widać. Car Designer wyraźnie widać, natomiast mamy tutaj dwóch nowych sponsorów. Firmę Piroshop, znaną skądinąd na całym chyba piłkarskim świecie. Obiady jak mamy. I obiady jak mamy w Chorzowie, obiady-chorzów.pl, taka jest strona internetowa. I te trzy firmy zwróciły się nam na tą koszulkę. Niebieska Katowice za to, że praktycznie co mecz mamy darmowe chipsy dla dzieci. Niebieska Holandia kupiła nam popcorn. I to jest w ogóle hit dzisiejszego dnia, ponieważ pierwszy raz będziemy mieli darmowy popcorn dla dzieciaków na sektorze rodzinnym. Tak. FC Deutschland, pojedziemy na wyjazd na Stal Rzeszów i FC Deutschland zasponsorował nam woreczki, które wam zaraz pokażę. I jeszcze, żeby tego było mało, Irlandia, czyli FC Ireland, daje nam też pieniądze na jeden autokar i tam jeszcze jakieś dodatkowe gifty, także chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować. Siema. Siema. Jak ci tam? Dobrze, no już wszystko gotowe. A ząbki jak? No mówię, już A, już gotowe, wszystko gotowe, no. O tym mówisz, dobrze. No to... czyli jak się czujesz, jakiś dyskomfort jest? Czy... Nie ma. Wszystko jest w porządku, na szczęście. Dowodnik. Nie? Widziałeś swoją dziewczynę ostatnio w kulisach? W tych przedostatnich. No, oczywiście, widziałem. Jak wypada? No wydaje mi się, że będą w niej ludzie, nie? Dzisiaj będzie na meczu? Będzie. Działuszka z Pekor. Hop, dobrze szukasz. Nie wybiegasz poza granicę naszego tutaj no, regionu. No, dokładnie. Panowie, co tam oglądamy? Druga liga, Ewiner, druga liga. Tak, jest taki ładny stadion. Przypadkowo zupełnie. Patrzymy na innych, to jest wiadomo, ale patrzymy też na siebie przede wszystkim. Jak u nas będzie dobrze, to jakby no. Oglądamy się na innych, a patrzymy na siebie. Prezes jak zawsze sobie przygotowany do nakręcenia tego, co w przyszłym tygodniu co się zadzieje w czwartek. No to drodzy kibice, szykujcie się, bo tu też będzie się działo. Będą nowości. Będzie jakaś nowość, to na pewno. Typujcie w komentarzach, co to może takiego być. No. Bo wiesz, jak są komentarze, to są też zasięgi liczne. Jak ktoś zgadnie, to my tutaj. Ja funduję nagrodę. Dobra. Rzeczowo. A co to będzie? No, nie mogę powiedzieć. Jeszcze godocie. I co do jakich wniosków żeście doszli, panowie? Nic ciekawego. Czy życie w dobrym kierunku zmierza, czy nie? Jak to tak teraz? Jego to na pewno nie. Ja ci mówię. Dlaczego? Zaraz na niego. Albo osiągnie. Stary tak nie wyglądał. Teraz jest taka moda, wiesz, podobno. Piotrek, wyroba. Pomeczowa impreza się zaczyna. No, już wiksa ty. No i jak się wracało? Bo ty ostatnio opowiadałeś nam, jak wyglądają powroty i że lepiej się wraca ze zwycięskich meczów. Tak jest, no tak jak mówiłem, bardzo szybki powrót, w bardzo fajnych nastrojach, więc no mega pozytywnie, nie? Oby takich więcej i cóż, no. No by dzisiejszy powrót do domu, chociaż krótszy,
no to równie był dobry, żeby był w dobrych nastrojach. Dziś, żeby właśnie był długi powrót do domu, żebyśmy mogli trochę posiedzieć w szatni z drużyną, że po wygranym spotkaniu pointegrować się, tak jest. Także no zobaczymy, to już pokaże spotkanie, nie? Już piłkarze Sokoła na Murawie? Belino. Kurczę, szkoda. Spalony temat. A co się stało? Nie, bo zrobił wśród nich ankietę. Jakich określeń używał wobec nich trener Kotas, jak jeszcze był. A czyli rozumiem, że bogata była ta. No tak, no same jego publicznych wypowiedzi różne były. Ja dzielę piłkę nożną na dwa poziomy inteligencji. Prywatny i piłkarski. A piłkarską jesteśmy debilami. Nie? Może to zabrzmi ostro, brutalnie, no ale tak trzeba to powiedzieć. My jesteśmy debilami piłkarskimi. Nie? Bo Kazik Dejna tabliczki mnożenia nie znał. Maradona strzelał do dziennikarzy, ale to byli geniusze piłkarscy. Jako ludzie debile, ale piłkarz geniusze. Ale pozdrawiamy trenera Kotasa. Z tej tak, serdecznie pozdrawiamy. Nie wraca do pracy. Będzie ciekawiej. Klaudia na razie Szukoszaca. Ale wiecie, pani jeszcze nie wiem. Klaudia Szukoszaca? Pani Leniu. Kiedyś Tadek szukał żony, ale nie wiem, czy znalazł, chyba nie znalazł w końcu. Klaudia była kandydatką, ale nie pykło chyba. Nie będzie tatkowi drabiny nosić. No to kto by chciał Klaudię za żonę, niech napisze w komentarzu Klaudia. O, takich by było wielu, tylko pytanie, czy Klaudia by ich chciała? Ale to Klaudia sobie wybiera już. A będzie przynajmniej dużo komentarzy. Wiecie pani, co on robi, żeby mieć zasięgi? Dzisiaj w ogóle Igor Lewczuk przyjedzie. No wiem, on, pani nie Leniu, Igor, tak? Nie Igor Lewczuk, Żuberek. Czemu Żuberek? On zawsze był Żuberek u mnie. Ale z czego to się wynikło? To wynikło z jakiegoś no bo on pochodzi. Lubienia tego napoju, czy... Nie, on pochodzi z Białego nie, Stoku, ja? Z Białego Rejony. Soku, z tam, gdzie tych najwięcej żubrów było zawsze, nie? Ja. No i przez żubr to... występuje w puszczy, Igor Lewczyk też. No, przez to Igorek był żubrym. Ja już uważam, że mnie znowu nie zamknął w moim superszranku. Ostatnio my byli w Puszkowie, kogo pozdrowić właśnie. On mnie zawsze zamykał w tym moim kochanym bunkrze. Ja? Ja to zamknął go. Taki żartowniś to. Jak przyjechał... Ja nie wiem, chyba z Legią, jak jeszcze w Ekstraklasie grali. Ja się tego nie spodziewałam, że on przyjedzie, w ogóle zapomniałam. Wlazłam po sprzęt do tego mojego kochanego bunkra, on mnie zamknął, stał i trzymał, nie? I miał radochę, że Renia wylecznił mi. Dzień dobry! Cześć! Jak tam? Powodzenia. Pani Renia już czeka, witam serdecznie. No, ja gdzie jest pani Renia? Nic się nie zmieniło? Nic. Idę ją duszyć w takim razie. A jedno spróbują zamknąć. No właśnie, pani Renia dzisiaj ciekawą historię opowiadała. O żartach, ale bez konsekwencji. Tu czeka! Proszę. Ja tu pani Renia. Ja myślałem, że tu... mój żubek! Ja myślałem, że pani tutaj będzie mnie... Mój kochany żuberek! Jak tam trochę pani Reni? Nic się pani no nie zmienia, muszę powiedzieć. Ciągle pięknie forma. Przecież. Tak. Forma taka sama. Lata lecą. Ale gdy się odezwał, to już po głosie wiedziałem, że mój żuberek. Lata lecą. Udało się. Zamknąć. Budynek klubowy i pani Renia się nie zmienia. Ale gdzie to pani Renia się zamknęło? Gdzie się nie zamykało? Do szafy na cztery zdrowaści. Czyli co, fajne wspomnienia? Słuchaj, muszą być fajne, sukcesy były. Były, ale gdzieś tam ale później się rozmył. Mistrza jednak na trzaskałeś gdzie indziej, nie? Szkoda, że nie z Ruchem. Słuchaj, klub mnie dobrze przygotował. On swoją z otoczką, z presją, z wymaganiami, to później ja spijałem śmietankę. I tyle, no. No ale wy fajny składzik tutaj macie, nie? Co na same gwiazdy, tutaj, tak? No właśnie. Mateusz może ostatnio... No. Dzisiaj na odprawie było, że nie wiem, czy pamiętasz ten mecz, co graliśmy z Lechem, wygrali 4-0. Proszę bardzo. No. Ojejku, a to smutny czas. To nie, to... Smutny czas, był no, lepszy. Był lepszy, ale to właśnie dzisiaj... dzisiaj był wspominany. Ja wspomniałem oczywiście pierwszy mecz mój w Ruchu Chorzów. 2-1 z GKS-em, Bełchatów. To był taki pierwszy krok do wicemistrzostwa. Ale ogólnie piękne wspomnienia, wszystko. Mało brakowało do tego mistrza, bardzo mało. Jeden punkt, ostatni mecz z Lechią Gdańsk później. I był taki pojedynek korespondencyjny ze Śląskiem Wrocław w Krakowie, tak. Ale no, się nie udało. Gdyby te siły układowe zgody tak, były tak. Inaczej poukładane... To myślę, że mogło być inaczej, ale nie, no, nie ma co narzekać. Piękny czas, piękne dwa lata. W drugim sezonie troszkę może słabiej było, ale ogólnie no, wspaniałe wspomnienia. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem, mam okazję zagrać i na tym stadionie, no, z którym się wiąże no, tylko te takie wspomnienia, no, bardzo, bardzo takie fajne, radosne chwile. Od razu, jak tylko zobaczyłem
Będę miał okazję grać z Ruchem Chorzów, to sobie sprawdziłem datę, kiedy to będzie. Fajnie jest, że pogoda dosyć taka będzie piłkarska. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, bo Ruch wiadomo, że też gra o taki fajny cel. Życzę z całego serducha. Może wiadomo, że nie w tym meczu, żeby... Każdy nam to gada. No, może nie w tym meczu, ale ja dobrze wiem, że wy zasługujecie na to, żeby być troszkę wyżej niż ta druga liga. Szczepek, a ty ksiądz Wrocław-Oporowska to by znana, nie byś tam grał? No coś tam raczej byłeś, o. Grać, nie grać, nie ale, byłem, ale byłem. Fajny filmik o tobie zrobił, jakżeś tam te lektorsko do nas nie chcesz gadać, a tam widzisz. Widzisz, kozali mi. Kozali ci, ale fajnie, bo słychać śląski akcent. No. Że wiadomo skąd jest i wiadomo jakie było twoje przeznaczenie. No. To wiele tak Szczepek potrzebuje, żeby tak wrócić do optimum, do tego co było. Nie wiem, no. Obejrzymy, nie? Michał mnie tu rozśmieszał z tym. Twoja ci musi tam pofutrować trochę, nie? Futruję, już 2 kilo wróciło. Ja? Ja. Jeszcze. Ja już słyszałem, że z tobą było fest źle. Gdzieś tam prawie odleciał. No fest. Wylaż mi gorączki. 41. Można mieć tyle? No widzisz, można. Ja. Widzisz, że jest połowę mniejszy. No widzę, no. Kiedy nie mogę w tym nic. Wielki, ale teraz... Ty, ale to może będziesz dynamiczniejszy, siemas. Zawsze będę, zawsze będę zbierał drużynę swą. Nigdy, przenigdy, gdzie nie zadzę, bo tak zostałam ją. Więc w ruchu oczu zapamiętaj, że nie zostawię cię. Nie ma pani Reni, dlatego trzeba wyjść. Ale nie. No daj się przebrać. Nie, dzisiaj ty robisz za pani. Nie, to są plotki i pomówienia. Teraz nikt nie wie co, gdzie. Każdy wie, ale wszyscy się boją. Aha, właśnie. Wszyscy się boją. Wszyscy się boją. Się boją, że ktoś wyszedłby nieuprawniony. Nie, to już takie... No. To potem będzie sajtą. Trzeba uciekać. Tak, pani Renia to jednak ma... Posłuch. Posłuch, dokładnie. A kierunek tam ci ogólnie? Myślę, że dobrze. Moje? To zawsze pozytywne. No. I powiedz mi, co ty tam masz ciekawego w środku? Wiesz co, no jest to gastropaczka, jest to nowy sponsor ruchu, korzystam tutaj sobie z ich posiłków. Ja aktualnie tutaj mam 5 posiłków, dietę 3000 kalorii. No i co, no i wygląda to w ten sposób, jest to dieta właśnie przeznaczona dla sportowców, jak i właśnie dla osób po prostu funkcjonujących na co dzień. Bardzo polecam, posiłki nie dość, że są bardzo dobre, no to przede wszystkim zdrowe, no a jak wiemy sportowcy tego potrzebują, także tak to wygląda. Czyli co tam w środku masz na przykład, powiedz mi jakieś, jak to wygląda? Wiesz co, no śniadanie już jadłem, czyli tutaj jest drugie śniadanie, aktualnie to jest właśnie hiszpański omlet z ziemniakami, z papryką, lip szypiorkowy i pieczone pomidorki koktajlowe. I smaczne mówisz, tak? Tak jest, bardzo polecam. No i tyle. A ty właśnie też korzystasz, Klaudia? Tak, tak. I co, jesteś zadowolona? Tak, ja jestem bardzo zadowolona. Jest to fajna oszczędność czasu przede wszystkim. Dobre danie i zobacz, kto tu jest w ogóle szefem kuchni. Halo, to jest tak jakby mi w domu gotował. O kurczę, no widzisz, czyli smakują ci tak, dania. Tak, bardzo polecamy. Pana Tomasza, tak? Tak, tak, nie narzekam. Także polecamy serdecznie. Dobry, czyś i czołem. No, jak tam dzisiaj sędzia główny? Sędzia główny może co najwyżej kawał opowiedzieć jakiś, tylko ja na ogół opowiadam kawały nieprzyzwoite, więc może nie. Ostatnio właśnie tutaj Asseto nagrywał z sędzią głównym, motor z Ruchem grał. Byłem tak, na motorze. Fajny mecz, dużo ludzi. Się fajnie sędziujecie, też się zapowiada, że będzie dużo kibiców na trybunach, więc tylko fajnie. Murawa fajna, tak. Trochę za duży wiatr, nie? No tak, się cieszyć. Ostatnio właśnie też tutaj sędzia mówił, że żeby się o was nie mówiono. To mam nadzieję, że dzisiaj... Żeby o nas nie mówiono, dokładnie. To dzisiaj żeby każdy patrzył, mówił tak brawo, że fajne podania, fajne bramki. No, co, i dobrze tak zakończyć sezon, chociaż dla was jeszcze nie, no bo... No my jeszcze, no bo jeszcze tak. Baraże. Tak, tak. Jeszcze najbardziej stresujące mecze przed nami, że tak powiem. Ale to powodzenia życzę. Powodzenia również. Dziękuję, hej, hej, bardzo.
Cześć. Cześć. Dawno cię tu nie było. Dawno mnie tu nie było. Już jestem z powrotem. No. Przyszłam, bo tu kibice się domagają więcej jagodów. Widziałam. Czy ty byś coś chciała przekazać swoim fanom? No, jestem zaręczona, o! Więc muszę złamać serce. Niestety wielu fanom. Mogę zaprosić w lipcu na ślub, jak chcę. No to ładnie. To chyba się nikt nie ucieszy. No, także. A co pan kupuje? Kupuję teraz ląbka, R-ka. A ląbka, nie tak. Ma pan jeszcze ja? No, mam już, ale drugo też musi być. Do drugiego pokoju i na prezent jeszcze będzie i w ogóle, nie? No, wszystko elegancko. Przygotowania widzę pełną parą. Spodziewacie się dzisiaj tłumu dzieci? No myślę, że ja, że jak zawsze. Znaczy zresztą już od kilku kolejek stać, że na sektor rodzinny nie dostaniesz już miejsca, więc standardowo około 400 dzieci. Super. No mecz dzisiaj ważny, oczywiście, bo każdy mecz jest ważny, ale ten najważniejszy tej rundy już w środę. Jakie nastawienie przed tym meczem? Wiadomo, że trzeba wierzyć do samego końca. Myślę, że na spokojnie, ale myślę, że awansujemy. A co chciałbyś powiedzieć naszym piłkarzom motywacyjnie? Że bez znaczenia na wszystko, żeby robili swoje, nie patrzyli na innych i my są ruch. No, jak tam cię, powiedz mi? Dobrze, w porządku. W porządku? Myślę, że forma jest i zobaczymy ostatni mecz. Dzisiaj troszkę taka energiczna, nie? Też. No trzeba wygrać, po prostu trzeba wygrać i nie patrzeć się na nikogo innego. Kiedy wygrywasz, jak nie dzisiaj, tak? Witam speakera. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam dzisiaj? No liczymy na przełamanie, znaczy punkty, bo właśnie teraz mieliśmy tutaj zażartą dyskusję, co w jakich wypadkach. I co w jakich wypadkach? No i tutaj nie ma dużych kalkulacji, no wygrywamy i to jest dla nas najlepsze. Po pół godziny dyskusji się udało dojść do takiego wniosku. No pierwszy raz dzisiaj na meczu. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz, no. A ile masz lat? 6. 6 latek, no to super. A jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Ojo, to ładnie dziewczynka. A na sektor rodzinnej dzieci? Tak, jest na rodzinę, tak? Na rodzinę. No to fajnie, będzie tam dużo dzieci, także pewno się będziesz fajnie bawić. Na pewno. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Też z kamerą. Kamera, kulisy Hutnika Kraków, tak. Aha, tak, więc super. Tutaj. Ale prywatnie jestem z Katowic, niebieskich Katowic dokładnie. No dowód tego mogę coś pokazać, żeby nie było, że ściemniał. Zawsze mam przy sobie. To pokażę. Jest i on z drugiej strony pokaże o dobrze, pasa. Dobrze, jasne. Ale generalnie, żeby nie było, że ściemniał. Dla mnie fajna przygoda. A to dlaczego w Hutniku akurat? A studiowałem tam i tak się złożyło, chciałem zrobić coś ze sportem i z marketingiem sportowym. Więc szukali kogoś, zgłosiłem się. I dla mnie fajna przygoda. Tam, tak? Tak, bo studiuję w Krakowie. Aha. Dla mnie super przygoda zobaczyć miejsce, w którym byłem dużo razy, ale na górze, że tak powiem, na trybunie. Także fajnie, fajnie dla mnie. Naprawdę super przygoda. Niestety dzisiaj będę musiał być poważny, no bo jednak wykonuję pracę dla klubu przeciwnego, ale dla mnie serduszko gdzieś cały czas niebieskie i cieszę się, że tutaj jestem. A na meczach kiedy ostatni raz tutaj? Wiesz co, ostatnio byłem 1 maja na meczu ze Zniczem Pruszków, a w tym sezonie to kilka razy, co miesiąc praktycznie byłem chociaż raz, także regularnie. Wujek mojego przyjaciela jest legendą ruchu, Bernard Bem. O kurczę! Tak, także... No to ładna historia. Także z moim przyjacielem tutaj zawsze przychodziliśmy. Teraz niestety pojechał do Argentyny, do rodziny, bo on też tam ma trochę rodziny. No i teraz już z nim nie chodzę w rundzie wiosennej. Niebiescy są wszędzie po prostu. Tak, dokładnie. No to ja ci też powodzenia dzisiaj. Tak, czego, dzięki. To, nie jest, że tak powiem, nie jest łatwa robota. No, tobie też. Cześć wam. Właściciela firmy Wasoklin, która jest dzisiaj sponsorem dzisiejszego spotkania. O. Tak. Zgadza się. I jak dzisiaj ogólnie? Chyba będzie dobrze, nie? Musi być dobrze. Nie obstawiam, bo ostatnie 4 mecze obstawiałem i źle obstawiłem, dlatego dzisiaj nie obstawiam wyniku. Musi być dobrze. Będzie super atmosfera, aby tylko wynik był wspaniały i najważniejszy mecz za tydzień, żebyśmy wygrali i będzie super, nie? Trenera i kierownika drużyny, tak? Tak. Hutnika. Jak się panowie dzisiaj zapatrują na mecz z ruchem? Pewne zwycięstwo dla nas. Kierownik jest. Ja powiem przeciwnie. Przyjechaliśmy tu po 3 punkty. A panowie mieli okazję być tutaj już? Na cichej? Ja nie miałem okazji, znaczy jako zawodnik, ale jako trener. Mm-hmm. A pan? Ja miałem okazję na tamtym sektorze. Tak? Był pan na sektorze tutaj? Tak. O, no to super. I byłem. Jak?
Atmosfera? No, były z dobre. Z drugiej strony, że tak powiem, boisko? No, dobra atmosfera. Tak? Dobra atmosfera, znaczy, tak. Dobra atmosfera, no. A pan był jako piłkarz, ale w jakiej drużynie? Już nie pamiętam, ale coś chyba graliśmy, jakiś Puchar Polski jeszcze gdzieś na poziomie pierwszej ligi albo drugiej, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to za mecz, ale stare czasy. Stare czasy, tak. Ale jakie wspomnienia są, także fajnie szanować. No to ja życzę też powodzenia i... Dziękujemy, wicewersa, na pewno powodzenia w barażach, bo to już jest pewne i tu kibicujemy Ruchowi, ale dzisiaj spróbujemy się postawić, zobaczymy, na ile nas będzie stać. Kurde, mam mieszane uczucia, no. Ale 1-0, żeby było, no. Żeby wygrała dzisiaj, no. Smacznego. Kiełbaska smakuje panom? Pewnie. Bardzo, bardzo. Najlepsze w Chorzowie. Najlepsze, no to super. Najlepsze w Chorzowie. I jak tam nastawienia dzisiaj, panowie, na dzisiejszy mecz? Bojowo, bojowo. Trzy punkty, no i trzeba czekać dalej. No. Idziemy w dobrym kierunku. No, oczywiście. Znaczy cały tak. Ruch. Pucharsko... No, ja myślę, że dzisiaj będzie już ten... No. Kulminacyjny punkt i pójdziemy do tej baraży i... Trzeba utrzymać to trzecie miejsce. Nie? Tak, tak. Tu już Kochłowice w oczekiwaniu na mecz. Powiedz mi, a chciałbyś coś powiedzieć naszym zawodnikom motywacyjnego? Tak, chciałbym im powiedzieć, że liczymy bardzo na awans. Mamy nadzieję, że w barażach się uda. No i co? Powodzenia, chłopaki. No, a wy od siebie oczywiście głośny doping z całej prostej, tak? Oczywiście, jak zawsze. Kochłowice. No awans jest zasłużony dla nas, no tyle zdrowia zostawili przez ten cały sezon na boisku, że no, ten awans się nam należy i myślę, że wszystko się poukłada po naszej myśli. Tak jak prezes powiedział, 25%, ja myślę, że 90% mamy na to, żeby awansować. I tak będzie. I no ruch! Ja wam powiem, macie koszulki przekozackie. Naprawdę super widzieć taki widok, że Ruch Chorzów ma swoje FC w Stanach Zjednoczonych. To wasza inicjatywa? Tak, oczywiście. Oczywiście, na specjalne okolicznościowe na mecz. To jest niesamowite, że wy znajdujecie czas i chęci, żeby tyle tysięcy kilometrów przelecieć tutaj dla tej naszej drużyny. To pytanie mam takie, czy jest coś, co chcielibyście naszym piłkarzom powiedzieć? Żeby grali swoje. Żeby nie brali do bani, żeby grali swoje i żeby... A ja jeszcze dodam coś takiego. Jeżeli potrzebujecie motywację, to jeżeli my mamy motywację, żeby przelecieć ponad 8 tysięcy kilometrów na ten mecz z wami, to wy macie 8 tysięcy kilometrów przebiegać na tym boisku tak jak nikt inny. Grubo. Lecimy z tematem, wygrywamy obywa baraże i z Wisłą dwa mecze przyjaźni w przyszłym roku. Ani nie tam, że za plecy, ani nie tu, że do nogi, nie? Ale będzie kulej nagrane. Czy wy tu opracowujecie jakąś taktykę? Nie, nie, tu to same pierdoły, wiesz, głupoty, pierdoły. A ogólnie jak dzisiaj? Wietrznie. No, dzisiaj wietrznie, no, bardzo. A jak się gra, powiedz mi, jeśli chodzi o taki wiatr, o piłkę? Nieprzyjemnie na pewno, no bo nie można za bardzo gdzieś jakichś przerzutów, jakieś wrzutki, to znaczy nie można, ciężej jest. Mhm. No ale... Trzeba się dostosować, nie? Gorzej się ocenia sytuacja, jak powiedzmy przeciwnik daje długą i my mamy w obronie, nie? Piłkę na głowie i przy takim wietrze, no to czasem piłka płata figle. No to powodzenia panowie życzę. Dziękuję. Bartek jest odkopany, znaleźliśmy w końcu ten klucz. No. Otworzyliśmy tą szafę, tak. A tam był Bartek. Bartek w szafie. I postanowiliśmy go wyciągnąć i wstawić na boisko. Oby tak było. Nie, oby, już jest na pewno. Tak? Na pewno. To jest fajne, to jest takie... Po tym zawieszeniu, za żółtą, dostałem chyba 12 meczów. I dopiero teraz mój trener mógł skorzystać z moich usług. Aha, no to widzisz, czyli możesz... Ale to jest potrzebne. Możesz się czymś wykazać, tak? Jak najbardziej. Wzrostem, głową. Ja myślę, że tutaj u kolegi akurat nie wzrost, nie głowa, ale umiejętności piłkarskie. To jest najważniejsze. Ale mnie dzisiaj wszyscy pompują i ja tu... Mój ulubiony pan z ochrony, to żeby było jasne, dlatego pamiątka musi być, tak jest? Tak. Jest. O dobrych ludziach zawsze trzeba pamiętać. Tak. Zawsze się czujemy bezpiecznie, jak on jest. Gdziekolwiek byśmy nie byli. No to super. Na jakimś stadionie. Na jakimś stadionie, no bo pan Taziu tutaj różnie jeździ. Uciekamy. Dobra. Zaraz się na rozgrywkę. Dziękuję. Dziękujemy się. To jest najładniejsze, jejku. Jakie fajne, patrz. Nie, dobre. Tylko muszę wykasować z rolki, żeby żona nie zobaczyła. Ojej, dziękuję. Tylko ruch! 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 Taka jest! Ruch!
Bo pani Reni nie było chwilą, bo się stresowali tutaj. Oni się mogą stresować! Dzień dobry. Za 15 zbiórka słyszałam. Dzień dobry. Bo to jest koszulka do podpisania. A co to za dziewczynka tutaj? Moja wnuczka. Wnuczka? A jak ty masz na imię? Milena. O, jak ładnie. A ile lat? 6 latek. I pierwszy raz jest, pani Reniu? No chodzi na rodzinny. Tata jest na rodzinny, a ona przyszła do babci, bo ona chciała. A będziesz później na rodzinnym? Uh-huh. Tak? To super. Chciałbyś coś powiedzieć naszym piłkarzom? Dzień dobry, pani Renatko. Jak to Filip zawsze do pani godo. Jak się pani czuje? Bardzo jestem nerwowo. Ja też. Coś mi... Ręce lotają, nogi, nie wiem czemu, chyba będę grać. A jak... Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Czyli wszystko na to, tak? Konrad Kasolik, po co ty tu przyszedłeś? Mamy 4 godziny do meczu, co ty tu robisz? No ja już nie mogę siedzieć w domu, już mnie nosi. No, my też nie. Ja też już nie wiem co robić w domu po prostu. Ja już chciałbym być na boisku po prostu, bo to jest... Czyli jest power. Jest power, pozytywny. Jest ogromny power. No mam nadzieję, że to wszystko na boisku będzie. A fizycznie jak? Po tym meczu tak się odebrało? Powiem ci, że dobrze. Fizycznie, no mieliśmy też właśnie odnowę dziś na Stadionie Śląskim. Teraz też mieliśmy 2 dni. Odpoczęliśmy w porządku. Jesteśmy gotowi, nie? No to panowie, jazda. Ogień. Panie trenerze, jeszcze w cywilu, jeszcze w cywilu. Jeszcze w cywilu, ale trafiłeś dzisiaj akurat na podejście. Jak sztab trenerski, sztab szkoleniowy przygotowuje się psychicznie? Jak wygląda noc przed takim meczem? Nie mogę powiedzieć. Za proste by to było. Za proste by to nie, było. Nie, no na pewno trudne dni cały czas, bo to już gdzieś tam... Ile na takiej presji można być, jak długo, ten mecz niedzielny, mnóstwo zdrowia kosztował. No dzisiaj podejrzewam, że może nie być łatwiej, także... No właśnie, ten motor, nie? Takie chwile, że ciężko na pewno, także trzeba to wszystko gdzieś... Tonować, nie okazywać za bardzo chłopakom, bo też nie mogą widzieć zdenerwowania, wręcz przeciwnie, muszą czuć pewność siebie i tak to trzeba robić, a tu właśnie z każdej strony gdzieś... Zarząd wspiera, lekką presję wybiera. Także nie ma łatwo. No nie ma. Nie ma łatwo, to jest... Znowu żeście przypomnieli, że dzisiaj jest nasz naprzód niebieski. Marku, ruch gotowy? Najważniejsze jest to, co będzie na boisku i tu na pewno ruch jest gotowy. Na Lidze Mistrzów są niedociągnięcia, a co dopiero u nas. No. Kilka niedociągnięć jest. Kilka delikatnych niedociągnięć było. No piękny dzień. Czekaliśmy na taki dzień dość długo, ileś tam lat. Ciężko na to pracowaliśmy, żeby się właśnie dzisiaj cieszyć. To ma być święto. Idealna okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy byli z nami od początku czasu odbudowy, uwierzyli w ten projekt. Dzisiaj wy możecie mieć ogromną satysfakcję, że możecie powiedzieć tak, ja wtedy... Jak była pandemia, kupiłem karnet, jak była pandemia, a nie byłem na meczach, to nie chciałem pieniędzy, nie chciałem zwrotu. To jest właśnie to, co też budowało siłę i napęd tego klubu, tego zespołu, który jakby czuliśmy, że nie robimy tego tylko dla siebie, tylko że mamy obok siebie tysiące ludzi. I za to dzisiaj ogromny szacunek i wielkie podziękowania. Everything okay? Ah, yes, okay. How do you feel it today? I think need hard work and trainer. Yeah. Okay. And go to first league. I trust you. Ah, okay. Good luck. Motor Lublin. Powoli. Powoli. Powolutku, spokojnie. Też takie emocje u was są jak u nas? Nie, no my to tak bardziej na pewniaka. Dobrze. Pycha kroczy przed upadkiem. Mokry, jeszcze jeden mecz. Cześć. Pięknie te emocje w tobie buzowały ostatnio. No. Widzę, wszystko wróciło do normy. Już jestem spokojny, tak? No, na razie. No. Tak jak ci powiedziałem, aby ci się udało tą historię przygody z ruchem zakończyć czymś takim pięknym. To by było cudowne. To by było cudowne. To jest właśnie fajne. Coś takiego przeżyć, to jest...
nie wiadomo, czy czegoś takiego się nie przeżywa raz w życiu, nie? Może tak być. No i trzeba właśnie korzystać, nie? Z takich, takie momenty trzeba po prostu wykorzystywać i już. Nie można po prostu przegrać takiego meczu, no nie da się, nie można, nie. Nie ma takiej opcji, nie? No, no ale... No grasz ty... u siebie, pełny stadion. No i no, dla ciebie... Musisz wygrać. Jednocześnie taki smutny, sentymentalny dzień, no bo jednak pożegnanie z Ruchem, tak? No. No, także to też jest kolejny powód, dla którego nie możemy przegrać. Bo nie mam zamiaru tutaj płakać z tego powodu, że... Że tak blisko, co? Że tak blisko, a tak daleko. Dobra, mokry, powodzenia, róbcie swoje, a będzie dobrze. Spokój w czołgu, nie? Jest dzisiaj spokój w czołgu. Spokój w czołgu, właśnie to jest klucz, nie? To jest klucz. Dzień to ekipa motoru, tak? Tak. Dział medialny? Tak, zgadza się. No i jak motor na ten arcyważny, arcyciekawy mecz się nastawia? Bojowo, jak zawsze. Wiadomo, że nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby żegnać sezonu, tylko świętować awans do pierwszej ligi. Domyślamy się, że wy macie takie same sam plan, nie? Zamiary. No, szanse można by powiedzieć, że oceniamy 50 na 50. No to my tak samo. Żeby tutaj nie wychodzić z jakąś... Pychą, nie? Czy tam... Dokładnie, no, dokładnie. No zresztą no, wiemy po tym sezonie, jak wyglądały mecze Motoru i Ruchu, także szanujemy przeciwnika, wy chyba też. I myślę, że zapowiada się bardzo fajne święto. Tym bardziej, że obie grupy kibiców na trybunach, tak? To zgadza jest... się, są kamery telewizyjne. Ostatni nasz mecz z Wigrami oglądało prawie 250 000 ludzi, więc myślę, że dzisiaj będzie tych osób jeszcze więcej. Myślę, także tak. To będzie piękna reklama polskiej piłki. No i dobra, niech wygra lepszy. Szkoda, niech że tylko, tak będzie, że tak powiem. Szkoda, że tylko jedna drużyna, tak? Bo i Motor, i Ruch, no... Myślę, że pasowałyby do pasowały wyższej ligi. Zdecydowanie, no. Też tak sądzę. Dobrze, zobaczymy. Powodzenia bez kontuzji. Nudzi ci się, kamerą. No jak nudzi mi się, człowiek nie umiałby siedzieć od rana, od wczoraj, od nie powiem kiedy, od środy nie umiałby siedzieć. Jesteś bardziej nerwowy niż my. Dzień dobry. No, myślę, że tak, myślę, że tak. Chyba tak. A u was jak w ogóle? Nie, no spoko. Meczy, chodzik. Cześć w ogóle, cześć. Cześć, na razie powiem spoko. Dzień dobry. Wydaje mi się, że się bardziej stresujesz ty niż my na razie. No to na pewno, no to muszę to jakoś rozładować, no nie wiem jak. Może jakiś pomysł Ecik na to? Ja mam, ale w godzinach pracy nie wiem czy możesz. Dziewczyny, co to jest? Coś dobrego? Tak, no znaczy tak wygląda, nie? Jak się kręcę, super. Gdzie to niesiecie? Do skyboxu. Tak. Karolina, tak. Fajnie, że cię widzę. Słuchaj. Coś dzisiaj masz do powiedzenia? Tak, ja mam tak do powiedzenia, że... W piłce to jest tak jak w negocjacjach, słuchaj. Mm-hmm. Trzaskanie po prostu jest takie, na końcu ktoś wygrywa, nie? Mm-hmm. I trzeba mieć taki pazur negocjacyjny, czyli być cwanym, skutecznym, no i zrobić swoje. Tak samo tutaj nasi piłkarze na boisku są cwani, skuteczni, pokazują charakter, gryzą tą trawę. Fenomenalne, że tak powiem, kibicowanie, które było ostatnio, no to daje taki power i energię do tego, żeby no, wygrać. Przez całe 120 minut była tu petarda, nie? Niesamowite. Ja myślę, że dzisiaj nieważny jest wynik. Ważne, żeby wygrał Ruch, ale w związku z tym, że obstawiam te wyniki, a miało być 2-0, a było 1-0 w mojej urodziny, to dzisiaj będzie 1-0. I tego się trzymajmy. Ruch! Wielu, ja widzę, nawet twoja bluza wskazuje, że duży spokój w tobie. Kibice zauważyli. Taki autentyczny, wyczuli u ciebie, autentyczny spokój. Nieudowany, nie cwaniacki, tylko autentyczny. Chyba dobrze. A jest tak rzeczywiście? No, mają rację, no. Czym się mam stresować, no? Co tydzień miałbym się stresować? To byś siwy włosy osiwiał byś. A ta wela widzisz, musi mieć jakoś postawioną, musisz trzymać, nie? Fryzurka siedzi. Podobał ci się doping ostatnio? Nie, czułeś to z płyty? Było mocno. Tak, na dogrywkę wychodziliśmy. I do końca wsparcie, bez żadnych, wiesz, że tak powiem, uszczypliwości, bo... Nie, dziś było mocno. To chyba najlepszy doping, odkąd gram, tak szczerze. Mimo, że nie była to największa ilość osób, tak... No. Czasami nie ilość, a jakość, nie? No. Nie, na przykład na stali ile było? U siebie, nie? Graliśmy, to moim zdaniem było słabiej. Co nie oznacza, że było słabo, tak? Ale to, co było teraz na tym barażu, to... No, nic się nie zapowiada, żeby miało być dzisiaj gorzej. No wiesz, kibice zrobią swoje. My, mam nadzieję, że też zrobimy swoje. Wyobrażasz to, co się będzie działo w Bielu? No właśnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No, dobra, piszcie historię, panowie. Co to za historyjka? My się spotkałeś gościa... Co Sopolskiego dojeżdża. No? Ja go znalazłem i też dojeżdżam z Sopolskiego, z Krapkowic. Czyli? I że jest nas paka w aucie. Czyli dzięki kulisom tak stworzy jest. Się powoli fan klub opolskie. To tak? Już jest. Ja jestem chorzowianin, ale no. Go odnalazłem przez te kulisy i już w czterech dojeżdżamy.
Maguś, widzę, ty na telefonie non-stop. No spokojnie. Ale jest ciśnienie, co? No kurde, zajebiste ciśnienie. No każdy tutaj emocje kurde w sobie dusi, no żeby to wszystko na trybunach było, to tak powinno być i będzie na serio święto, nie? Ty Boguś, ale jak oceniasz ten doping z ostatniego meczu? Bo nie wiem, czy jest nieobiektywny, ale... Od dobrych lat, to kurde ci powiem, super, nie? Zaskoczyli mnie kibice, niekiedy trzeba, wiadomo, tego pierdzielić, tamtego pierdzielić, a tutaj kurde, na serio wszyscy się tak zabrali w garść, kurde, do samej ostatniej mety. No i to było widać na murawę, jak tutaj piłkarze do tego podeszli. No i do końca nie było tego tak zwanego chorzów grać, nie? Bajka, to też jest istotne. No, ale widać, chłopaki super robota robili, robią i oby dzisiaj też zrobili, będziemy wszyscy zadowoleni. Jedziemy tylko na bas! Czy można śpiewać 100 lat? Można było spokojnie porozmawiać z trenerem. No, wszystkiego najlepszego, zdrowia to dzisiaj, tak? No dzisiaj, ale miło, no zdrowia, to jest... szczęścia, pomyślności, no i żeby... Można było dzisiaj krzyczeć tak jak ostatnio w tej 118 minucie, oczywiście po bramkach tej gospodarzy, no ale to wiadomo, to już... Trzeba było gardło oszczędzać do tej 118 minuty. Na początek pozdrowienia dla Pawła, dla mojego szwagra, bo ogląda kulisy, tak? Kulisy, tak. Ojejku, no trener młodzieżowy z Markowi pod Warszawą ogląda kulisy, także Paweł... Nieprawdopodobne. A co dzisiaj? Nie no, słuchajcie, no zobaczymy. Trener już wcześniej, już chwilkę porozmawialiśmy na boisku, właśnie idę na kawę. To też jest fajne w Chorzowie, że trener nie dość, że mnie na kawę zaprasza, bo to w sumie normalne, też czasami ją parzy. Także lubię tutaj przyjeżdżać. No, to prawda, no nic, no to cieszymy się. Rozumiem, Rafał Grodzicki dzisiaj też komentuje, tak? Rafał Grodzicki dzisiaj komentuje. Już idę, panie trenerze, już idę na trawę, na kawę. Urośliwa kawa. Tak jest, do trenera. Tak, Rafał dzisiaj komentuje, no mam nadzieję, że też będzie w dobrej formie, że go emocje nie poniosą, tylko będzie profeska, ale będzie. No dla Rafała to też taki z podtekścikiem meczyk, nie? Jego pytajcie, ale jest profeska, także powinno być fajnie. Cześć. Co ty, coś ci się tu odkleiło? Mario ci to ten, a wiesz, przyklei nowe. A wiesz, który raz już do mnie o tym mówisz? Ale dawno tego nie było. No i właśnie Mario mi musi w końcu to przylepić, no bo... Już to ogarnął, no a bo to Mario źle ci tak przy ten... Nie wiem, mogę zrobić... Ale to za niego niepodobne. Mogę zrobić deal z Mariem, że jak dzisiaj wygramy, to on mi to przylepi. Dobra, to tak zróbmy. To będzie taki deal z Mariem. No i co, Piotrek, jak... No, jak tam? Na pewno podekscytowanie jest na pewno większe u mnie, nie wiem jak u innych chłopaków, no ale wiadomo, że podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego, no i co, no i liczymy, że dzisiaj będzie powód, żeby móc świętować. Oj. I że Chorzów będzie się cieszył. No to Tomcio, kolejny. Ostatnio ładnie się tak merytorycznie wypowiedziałeś. Czy dzisiaj równie podobne nastawienie u ciebie jak ostatnio? No, czy nawet lepsze? No, myślę, że lepsze, nie? Wtedy był półfinał, teraz mamy finał, więc motywacja jest jeszcze większa, nie? To już tylko jeden mecz został do upragnionego celu. Nad czym tutaj trwają dywagacje, panowie? Miejscem rozgrzewki. Tak? To istotne? Ale sędziów rozgrzewki, czy... Tak, gdzie będziemy się rozgrzewali w trakcie meczu. No, panowie, mało istotny... kiedy ostatnio wizyta na Cichej? A dla kogo ten wywiad? Dla Ruch TV! Nie pamiętam kiedy ostatnio, ale na pewno miałem tutaj debiut w Ekstraklasie. Czyli mi... W 2009 roku. Dawno. No jakby wczoraj. To jest o sporo lat doświadczenia troszkę za panem. Tak, ale trawa ta sama. Cześć. Kurde, cię nie poznał, ty. Ja? Fryzura żeś zmienił. Tak? No. Trochę, wiesz. No jak motor? Co jak to? Wy to tam sobie z tym ciśnieniem radzicie? Bo no nie ukrywajmy, że jest. No jest. No jest ciśnienie, po jednej i po drugiej stronie, no pewno, nie? Fajny meczek będzie. Dwie duże marki, które chcą wrócić gdzieś tam do elity, nie? Myślę, że fajne meczycho, pogoda dobra. Boisko widzę, że też dobre, no to... No wygładziutko w suwałkach, tak? Myśmy się musieli tu mocno stresować. Nie, bo wszyscy zaskoczeni jakoś byli. No ale tak, no, dobry mecz zagraliśmy, na pewno jeden z najlepszych w sumie. A wy tutaj nie widziałem, pierwszą połowę trochę oglądałem, a drugiej już nie widziałem, ale też no, wywalczony. Zasłużony też chyba, nie wiem, mieliście dużo sytuacji. Ale co zdrowia mniej, no to wiesz, to nasze. No zdrowia, my podróże, wy więcej zagraliście, tak, więc to pewnie wyrównuje w jakiś sposób. No by było dobre piłkarskie, no, tak, konkretne widowisko, panowie. No i co, po raz trzeci się spotykamy. No jak? Wiesz jak było? Była przegrana, był remis. Czegoś brakuje, tak? Czegoś brakuje. Nie no, trzeba złamać, panowie, tą zasadę. Trzeba złamać tą zasadę. Czegoś brakuje. Liczby nie kłamią. Ja wiem, każdy by chciał, no ale... Trudno powiedzieć, jak będzie. Trudno. Ja wiem, kto wygra.
Tak? Kto? Ale nie powiem. No nie, no dajesz, no ja też nie powiem. Nie, bo... miałem sen. Jaki to był sen? A ja śnię raz w roku tylko. Proroczy był. Ale nie powiem. Po meczu powiem. Czy był, czy się sprawdził, czy nie. O Jezu, dobra. Ale chyba był pozytywny, skoro byś mi powiedział. No. Fajny mecz będzie. No nie, no tak, okoliczności są przepiękne, no. Jakby tak spojrzeć na terminarz wcześniej i tak popatrzeć, jaki by się chciał widzieć finał, no to... Myślę, że każdy kibicowsko kibic, i ciśnieniowo to każdy najlepszy. Kibic z drugiej ligi chciałby taki mecz na, jako finał barażu, także... Fajny mecz, no oby wiadomo, no. Chcielibyśmy wygrać, ale wiadomo, jaka jest piłka. No 50 na 50 tutaj, nie? No tak, no. Każdy chce, każdy musi, no. Także styl nie będzie ważne, żeby wygrać. Myślę, że to dwie drużyny tak do tego podchodzą. Wszystkie oczy w Kętach. Kęty się dzisiaj cieszą, zobaczymy z kogo. No. Mogą być dumne generalnie Kęty tak dzisiaj. Tak jest, dzisiaj tak. No najwyższy poziom. No jak u was morale, nastawienie? Dobrze, jeden mecz, finał. Okaże się, kto bardziej zasłużył. Koleżanko, gdzie ty idziesz? Na jaki sektor? Dziecięcy. Na dziecięcy? A byłaś już tam kiedyś na tym sektorze? Jak ci się podobało? Fajnie. A skąd jesteś? Z Katowic. Katowice, niebieskie Katowice. A widzę tu czapeczka, no to super. No oczywiście, pełen komplet. To co Katowice? Jakiego się Katowice meczu spodziewają? No najlepszego. Musimy wygrać, nie? Tak, co byśmy się wszyscy cieszyli, nie? No oczywiście. Nie ma innego wyjścia. Wygramy. No, powodzenia. Nawzajem, cześć. Wojciechu, ty dzisiaj tutaj. Tak, dzisiaj na kasie informacyjnej. A, czyli kasa, właśnie miałem pytać, tak. Po co ta kasa, jak przecież sold out? Wiesz co, no tak, bardzo się cieszymy, że sold out, no dziękujemy za tak duże zainteresowanie i tak szybkie wykupienie wszystkich biletów. Wiesz, wiele ludzi do mnie pisze, do ciebie podejrzewam. Dokładnie tak samo. No. Poczekaj, otworzę, bo mam chyba gościa. A ja dzisiaj jestem tu na kasie informacyjnej. Tam tyka, no. Miałam coś odebrać. Ja jestem dzisiaj na kasie informacyjnej w Radzie, gdyby ktoś chciał sobie wydrukować potwierdzenie, bo miał jakieś problemy z drukarką, etc. No i postanowiliśmy, że dwie kasy sobie otworzymy, jedną po tej stronie, jedną po stronie Alei Bojowników Wolność i Demokrację. No i czekam na klientów. Ja myślę, że nie jedną prośbę o bilety dzisiaj dostaniesz. No, wiem, podejrzewam, ale naprawdę już nic nie mogę zrobić. Jak dawkujesz emocje? Tak, żebyśmy dzisiaj wygrali. No. To jest jedyny optymum. Ale jak to zrobić? Pytanie trenera Wosia. Jak to zrobić, żeby wygrać? Bo takie pytanie zadaje? On jest bardzo dociekliwy taki. Wiesz. Ale wie jak to zrobić? Jak na analityka przystało. No. Wie, on zawsze wie. Mm-hmm. On zawsze wie jak otworzyć, jak zbudować, jak przeżyć. Wierzymy, będzie dobrze. No. Trzeba wierzyć. Trzeba mieć wiary pełne serce. Jak to mawiał klasyk Bułek. Piosence niebieska Londetta. Ja zawsze. Którą pięknie się słucha przed tym meczem. Mnie się tak, wiesz co, fajnie słuchało od wczoraj. Ja zawsze będę. Kocik, masz wszystko? No ja? Nic ci nie brakuje. Zaraz zobaczę, co tam pani Renia szykowała. Nie, no jak pani Renia. Zawsze jest wszystko, także. No. Na pewno nie będzie brakowało. Trener Woś spokojny jest przed dzisiejszym meczem, czy jak to można nazwać? Spokojny. Tak? Ostatnio było gorzej. Myślę, że wszyscy byli nerwowi w tej pierwszej połowie. To było widać. A druga puściło fajnie i myślę, że w tej chwili wierzymy, że potrafimy grać. No był taki moment, że było tak średniawo, a teraz to fajnie wyglądało. Także myślę, że to powinniśmy dziś lepiej zacząć. Mam taką przynajmniej nadzieję. A jeszcze lepiej skończyć. Tak? Ty dzisiaj na niebiesko widzę. Tak. Bardzo dobrze. Wyjątkowo nie na czarno. Ale tu widzę wspomnienia na ekranie z zeszłego roku, jak świętowaliśmy. Bo dzisiaj będzie powtórka. To jest bifur. Karol, ci nie mogło na takim chwilu zabraknąć, co? Nie. Cieszysz się, że my doczekali takich chwil? No, oby to były łzy szczęścia dzisiej. Oby to były łzy szczęścia, no. No. No ale tak zasłużyli. Trzeba chłopcom podziękować za to, ale za ten cały sezon. Zobaczymy, no ale już dzisiaj od rana chodzę cało tak o... Niby o tym nie myślę, ale tak mi jakoś źle było, że nie wiem, no. Ale zobaczymy. No. Oby było dobrze. Dzisiaj nie w tłumie kibiców, tylko już widzę tutaj jakaś, coś tu pracujemy dzisiaj, coś tak? Będę, mam nadzieję, mądrze mówił. Ekspert, rozumiem, dzisiaj, tak? No, tak zwał, tak. No to piękne widowisko przed nami. No, mam nadzieję, że tak. Morzowska mówi, że dawno nie widziała czegoś, nie czuła czegoś takiego. No, oczywiście. Ja miałem okazję, tak? Był tam awans do ekstraklasy, więc wtedy niesamowity mecz, niesamowite emocje, niesamowita zabawa, więc...
Więc oby dzisiaj też dobry mecz. No. Troszeczkę mam rozdarte serce, wiadomo. Po tylu latach człowiek jest niebieski, ale z racji przyjaźni z Arielem też... Też a, co no tydzień, tak, no, co tydzień. Jakubowski, no tak, tak, to wasza paka, nie? Z Arielem się poznaliśmy tutaj i do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Widzimy się co tydzień, nawet jak pracuję w Lublinie, więc... No remisu być nie może remisu być, niech wygra lepszy, tak. Tam. Cześć, no dopiero wszedłem, że tak powiem. Pierwszy raz jestem, powiem szczerze, na akredytację foto. Mhm. Zwykle raczej w innych, że tak powiem, w innej roli, ale dzisiaj powiedziałem, że nie mogę odpuścić, także jestem, no i zobaczymy, no będzie się działo, domyślę się, bardzo mocno, także też cieszę się, że Cię widzę. Więc tak mówię, tylko sprawdziłem w kalendarzu, bo nie ukrywam, że przygotowuję się do ślubu, więc napięty grafik, ale powiedziałem, że no nie ma mowy, mówię narzeczonej, nie ma mowy, muszę być na tym meczu, bo tu po prostu będzie kocioł, tu będzie się działo, jeszcze no nie ma co ukrywać, gdzieś tam czasami śledzę ten światek kibicowski, no nie wiadomo, bo że to będzie taki mecz, gdzie obie strony będą bardzo mocno kibicowsko zaangażowane, także no nie mogłem odpuścić i strasznie się cieszę też, że będę tak blisko meczu, bo na murawie jesteśmy w zasadzie kilka metrów od boiska, będzie na pewno zajebiście, także to mogę zagwarantować. Inaczej nie może być. Dobry. Pani Aśka Żmijewska, Wisełka Kraków. Można to nazwać, że wspierasz nas tutaj dzisiaj. Oczywiście, że tak. Przyjechałem dopilnować rywala na nowy sezon. Dla was to smutno, nie? Że kto by pomyślał, że się mamy prawdopodobieństwo się spotkać już tak szybko, bezpośrednio. Jak się widzieliśmy poprzedni raz na garbarni, to sobie życzyliśmy, żebyśmy się nie spotkali w nowym sezonie. No, wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło, więc zróbcie wszystko, żebyśmy się jednak spotkali w tym nowym sezonie. A ktoś chce być w kulisach, a? Ja, Zuzia. Zuzia chce być w kulisach. A Zuzia, to była już. A to jest ta Zuzia, która do Bieleckiego... Ja. Ty widzisz, jak ten Bielecki, dzięki twoim słowom, że ty tak go lubisz, to on... No, broni coraz lepiej, no. Chciałabyśmy coś przekazać dzisiaj jeszcze? Czego mu życzysz na ten dzisiejszy mecz? Czystego kąta? No. Żeby bronił jak najlepiej. I żeby bronił jak najlepiej, super. Dobrze, no to trzymamy kciuki za Biela i za całą drużynę. Powodzenia. No siema ekipa! Dzień dobry! To jest ruch, to jest ekipa! Dzień dobry, jak tam Aseto? No, dziś ino zwycięzcu i awans. Musi to być. Wywalczymy to, tak długo czekaliśmy. Dziś jest awans! To co czuje prezes takiego klubu, czuje się o krok, można powiedzieć, od takiego sukcesu, tak? Wiesz co, no jeszcze ten krok trzeba zrobić, to wiadomo, to trzeba, wiadomo, tutaj wszyscy pokornie na to pracowali, żeby do tego doszło i miejmy nadzieję, że będzie ten happy end i pokażemy, że można. Że na pewno, wiadomo, że z jednej strony duma, ale też taki jeszcze niepokój, bo wiadomo, jakiś dreszczyk emocji musi być, ale to jest najważniejsze w sporcie, to nie może być spokoju. Tu trzeba być cały czas pięknie, trzeba cały czas dążyć o jak najlepsze cele i to się sprężać, także tak tam wygląda. Wybiegają nasi, brawa jest, tak. Musi być, bo tutaj ekipa jest, widzę, no skoncentrowani wszyscy na pewno, wszyscy są gotowi, dwa godne siebie zespoły staną naprzeciwko siebie i lepszy wygra, także tutaj mam nadzieję, że to będzie, że jak to mówią, sądy ma sprawiedliwość, musi być po naszej stronie. Czy są jeszcze karnety, no i nie spodziewałek się wtedy, że będę dzisiaj na tym meczu i się to wszystko tak zarąbiście skończy. Mimo wszystko, mimo końcowego wyniku, dzisiaj tak jest święto dla Chorzowa, bo nikt się tego nie spodziewał, tak. Nawet największy... To jest dla nas nagrodą, ten finał. Oczywiście, no i... A cokolwiek się wydarzy, no to... Myślę, że Chopy dzisiaj zagrają, chociaż dzisiaj będzie łatwiejszy mecz dla nas niż w środa był, no ale będzie w porze, także jademy z koksem. Gdzie się nadawać, bo już oczywiście. Jest napięte coraz bardziej. No a tam już jeszcze milion ludzi jest na bramkach. Widzieli już, tak, w kulisach ostatnio? Tak, widzieli, zobaczyłem siebie, no. To w naszym fachu jest tak, że wszystkich pokazujemy, a rzadko się zdarza, żeby siebie zobaczyć. Więc... A ja tutaj wiem, jak to wygląda, właśnie, że warto tych ludzi docenić z tej drugiej strony kamery, bo to się samo nie robi. Szkoda, że nie mam jakiegoś lustra, bym tutaj pokazał, żeby wszyscy z ruchu zobaczyli, że tu mają fajną telewizję. No właśnie. No jak dzisiaj? Fajne meczyło wam trafiło, nie? Że znowu możecie to realizować. Tak, no się cieszę, bo ja tutaj mieszkam niedaleko, więc fajnie, nie muszę jechać gdzieś w Polskę, tylko idę na stadion, dwa kroki tutaj, więc się bardzo cieszę. Tak.
Nawet może być dogrywka. Ojejku, kibice Ruchu nie wiem, czy to przeżyją drugi raz. Ale co za emocje tak będą, prawda? Będzie smakować bardziej przy ewentualnym zgadza życiu. Się, wszyscy zapamiętają to na długo. Daj Boże, żeby fajnie wszystko się to rozegrało. Dobrze, życzę udanych ujęć. Wzajemnością, wszystkiego dobrego. Dziękuję, powodzenia. Panowie, oby ostatni raz. Tego sobie wszyscy życzymy. Jeśli nie, to popłaczemy i... I robimy dalej, od poniedziałku dalej. Zabieramy się znowu do roboty, żeby przyszły rok był lepszy, ale całym sercem wierzymy, że się uda. Jestem wzruszony. Numer 2! Konrad Kasoli! Numer 2! Panowie, wstajemy, wstajemy! Cała prosta, panowie, wstajemy! Szczególnie tam na rogach! Jedynka, panowie! Pokażcie, naprawdę! Jest to najlepszy sektor w Polsce, panowie! Nasze bajty najgłośniejsze muszą być! Trybuna też dzisiaj, przez pełne 90 minut! Fanatyczny, wspaniały doping! I na koniec dziesiąta! Pokażcie, że tam nie ma emerytów i rencistów! I no najlepsi kibice, panowie! Panowie, ręce prosta, wszystkie ręce! Dobra, ty myślę, że ma czas. Wygra lepszy, wychodzą już zawodnicy obu drużyn na stadion przy ulicy Cichej. A więc posłuchajcie Państwo, jaka tutaj jest piękna, gorąca atmosfera. Yeah.
Kuczem dośrodkowanie, Poszpańczyk i będzie rzut karny, 6 minuta po zagraniu kapitana. Michał Mokrzycki, 1-0! 1-0 dla Ruchu! Ruch prowadzi z motorem, 1-0. Nigdy nie marzyłem, że będzie ta okazja coś takiego zrobić. Dobrze, jedziemy! Jak? Nie może popełnić błędu, a to się stało. Wykorzystuje to Szczepan. 2-0, 26 minuta i Ruch bardzo blisko pierwszej ligi. Ale szczęście będzie dzierżoniowa. Pięć, będzie pięć. Na razie, na razie jest pięknie, naprawdę. Będzie jeszcze lepiej. Wracamy do pierwszej ligi! To się dzieje! To się dzieje na nasz Warszaw! Wracamy! Lepiej się to do nas nie mogło zacząć. Teraz... Awans jest! No 1-0, 2-0, szybko i krótko to załatwili. Piękna minuta, ale my już to mamy, k***a! Dawaj! Łapcyku, Mikału, Łapcyku, Mikału, Łapcyku! Zajebistej kulisy. Jeszcze jest 2-0, jest 2-0, szalem na 3 i to będzie spokojny mecz. To co, kalety się będą bawić dzisiaj? Kalety dzisiaj się bawią i chyba jutro biorą wolne. Lepszego początku nie mogliśmy sobie wymarzyć, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Liczy się jak facet kończy, nie jak zaczyna. Spokojnie. Urwałeś się z tego miejsca, pozwoliłem na Michała Helika. Helio. Pozwolił. Chłopie, mam taki coś nagrane dla ciebie. To musiało tak się w trakcie pierwszego tańca Helika. W dymie, w chmurach. Mokry strzelą gola i mam to nagrane. Jak z tyłu para młoda tańcuje, a mokry strzelą rama, chłopie. To musimy awansować, nie ma innej opcji, chłopie. Zaczęło się pięknie. No. No i co? Mogę prosić jedna rzecz. No. Nasz syn nie może być dzisiaj na meczu. No. Do niego pozdrowienia. Niech się trzyma, damy radę. Nie, no to... sanatorium nie może być. No to trzymaj się kolego i dla ciebie to zwycięstwo. Tak. Dla niego. Ostatnio powiedziałam, bo też go nie było na meczu w środę. Powiedziałam strzelcie dla Arka bramkę i leciał tor. Aruś, trzymaj się. Tak jak niebieski. Do przodu. Damy radę. Halo, halo, ja tu widzę amerykańskie flagi! Czy to przypadek? Aste, to nie jest przypadek. Ej, ale na chodniku żeśmy, to jak to? No pojechałem, przepracowałem tydzień i wróciłem, no. Ty dzisiaj ze Stanów wróciłeś specjalnie? Wczoraj.
No to szacunek, szacunek, ale... Nie, szacunek do ciebie jest asset, asset, nie. Łzy płyną u nas, u nas płyną z tego, co ty robisz. I ja chciałbym przede wszystkim podnieść go, mam bardzo zdarte, bo już mi się darli już, to ja tobie dziękuję za wszystko. To to jest moja misja, to jest mój obowiązek. A to, co ty robisz, to dziękujemy ci za, naprawdę za to, co dostarczysz nam, fanom, za granicami. To, co my możemy zobaczyć, to wszystko, co tu się dzieje na żywo. A to, że ja ci jestem, to no, słowo się rzekło, byłem tam na dziesiątce. Powiedziałem, co powiedziałem i musiałem przecież. No, nie było wyjścia. No, szacunek dla was, panowie. Róbcie to, co robicie. Rafał, przepraszam. No. Rafał nie mógł przyjechać ze mną. Ten, co był z zeszłym tygodniu. Oczywiście nie znam. Rafał nie mógł być, przepraszamy. Ale Rafał pozdrawiamy. Oczywiście tak, ściskamy go najmocniej i wiemy, żeby tu umarłby, żeby tu być. Musimy robić rekord Fantego. Panowie, szacunek za to, co wy tam robicie. Niech się wasze fan klub bierze i rozwija, no i żebyście mogli tu na stałe kiedyś przyjechać. I na ruch. Będą derby, Zagłębie. Czy to derby, to się ludzie będą wspierać, nie? Tak jest, ale Gieksa na pewno i będą derby także w przyszłym sezonie. Na to czekałem. Jeszcze 45 minut. Jeszcze, tak, ale jest, ja w to bardzo wierzę. Bardzo wierzę. Dziękuję. Maciek, dziękuję. Poznali. Dziękuję. Donata, no coś byś tam szczęście przynosiła? Ja tylko szczęście przynoszę. Ja wiedziałam, że będzie bardzo dobrze. Pojawię, tak, w środę nie dałam rady, ale na takim meczu jak dzisiaj musiałabym być na bank. No na i razie... mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Bo Nata, tobie chyba łezka się może wokół kręci, co? Tak, po prostu jak widzę, co się dzieje na tym stadionie i słyszę ten doping i słyszę, jak ta trybuna się zatrzęsie z radości, to mi się kręci, nie? Jak do starych dobrych czasów, które jeszcze nadejdą. Ja się dowiedziałem, że tu znowu FC USA, tak? Tak jest, man! Artur, zajebiście! Zobacz, ruch Chorzów, gramy, jest bardzo pięknie, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam wszystkich w Chorzowie, ruch Chorzów, yes! Jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie dobrze. Będzie zajebiście, idziemy, pieszali. Dobrze jest, kurde, nie można zapeszać, ale... Lepiej zacząć się nie mogło. Ale może w końcu to są te czasy, na które my czekali, na które mnie mój tata przygotował od małego. No, łezka się kręci wokół. 45 minut jeszcze, no. Skąd kibice? Jak? No z Krakowa. Kraków. A szywacze, jej! Tak, jeden szywacz i drugi szywacz. I drugi szywacz, Garbarnia nas odwiedza, no pięknie. Proste. No to... Na razie wszystko wskazuje na to, że mogą być łzy wzruszenia, te pozytywne. Pewnie, my cały czas kibicujemy, no. Nie? Tu wszyscy my po kolei do ostatniego miejsca jesteśmy z Krakowa i zaręby. Same szywacze. Tak, same szywacze. No to pozdrowie. Tylko ruch. Ruch Oligowiec, serwis. Ja tak. Tutaj jeden jestem. Dostałem właśnie prezent od was. Obyście nie musieli robić No chyba wszystko na to wygląda, że w przyszłym sezonie nie spotkamy się na drugoligowcu, ale no życzymy wam powodzenia, no bo co nam pozostało, będziemy tęsknić. Będziecie zaglądać do nas, co tam u nas? No ja mam nadzieję, że wy też będziecie do nas zaglądać mimo wszystko. Druga liga interesująca, też mam nadzieję, że powiedzie wam się w tej pierwszej lidze, chociaż no jeszcze 45 minut tak, przed nami, nie ma co zapeszać. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedzie. Tak, nie takie rzeczy w piłce widzieliśmy, ale wszystko na to wskazuje po tych pierwszych 45 minutach, że no ruch jednak awansuje do tej pierwszej ligi. No zasługujecie na to w przeciągu tego całego sezonu. Pokazaliście, że jesteście drużyną mocną. No i co tu dużo mówić więcej. Widziukiewicz z jedynką, Jakub Kosecki i z numerem 7 Firlejniuka na polu karnym. I będzie rzut karny, drodzy państwo. Na początku drugiej części spotkania. Totalnie. To musimy, no nie można tego już opuścić. Tak blisko. Takie okoliczności.
przepad, do niego jest piłka, będzie nabiegał tam pewnie i jest gol, jest 3-0, myślone przez Andrę jeszcze do Stępnia, a on to skończył sam! Stadion, no to się dzieje, to się dzieje. Dzieje się, drugi rok z rzędu. To jest coś niemożliwego, co się wydarzyło. Drugi raz, drugi jeszcze ważniejszy. Te chłopcy są niesamowite. Fosa i spółka, Ecik, wszyscy dzięki. To jest ruch, trzeba zawsze w ruch wierzyć. Pozdrawiamy wszystkich i tych, co w nas nie wierzą. Bo to jest dla nas nauka, że musimy dalej ciężko pracować, żeby was też przekonać, że warto nam zaufać. Że zawsze ruch będzie walczył w tym klubie o to, żeby ruch szedł na szczyt. Tylko nowy stadion dla Chorzowa. Niebiescy kolor! Niebiescy kolor! Razman!
Kto ma was? Ej! Nie mówiliśmy, ale kontrakt z Bielem jest przedłużony. Nie, już dawno! Już dawno! To Bielu, dobra informacja, brawo! Miesiąc temu był przedłużony, tak? Tak nie więcej. Także spokój o Bielu, Bielu! Nie wiem, no na razie to jest wszystko, wiesz, cieszymy się, tak. Dojdzie to może za parę dni, wiesz. Panowie! Ostatni raz, dawać, kurwa! Piękna sprawa. Nie mogło się to lepiej skończyć. No to dziękujemy ci za to wszystko, co ty dla nas zrobiłeś, bo to też jest... Przeżyłeś wspaniałe chwile, zapisałeś się w historii tego filmu. To jest piękne. Brawo, brawo. Mokry. Rewelacja, to co zrobiłeś. Dzięki. Panie i panowie! 3, 4! A was jest to! Jutro do nas dojdzie. Nie no, gratuluję trenerze. Naprawdę, to jest coś wielkiego. Dzisiaj luzik? Nie było tak łatwo. Nie. Było ciężko, gdyby nas strzelili na 2-1 z karnego, to byłoby. Dzięki. Coś wspaniałego, trenerze. Ja nie wiem nawet co powiedzieć. Mówiliśmy sobie na odprawie, że to co dzisiaj tu mamy do przeżycia, to obojętnie co by się stało, to nie zapomnimy tych dni. Szepek, synek. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, kurwa, nie? Ja cię poprzytylam. Dzisiaj jest dzień! Dzisiaj! Niesamowite! Nie dociera to do mnie! Ci ludzie na to zasługują! Ciekawe, ty co powiesz? Ja nie mam słów, na razie podziwiam. Pewny. Nie myślałem, ale byłem pewny, że tak będzie. Podziękowania dla Helika i najlepsze jego życzenia na jego nowej drodze życia. Michał, dziękuję ci w imieniu swoim, w imieniu drużyny.
żebym mógł tutaj przyjść i te tory też wyrycać i świętować to, co teraz się tutaj dzieje. To jest coś niesamowitego. Ach, hopie! Panie Grodzicki, tak jak nie rozmawialiśmy, jednak się... To teraz możemy porozmawiać. Teraz możemy porozmawiać, no petarda, panie Grodzicki. Jak to się mówi? Mamy to. Emocje były, fajny meczyk. Szkoda, że tutaj prędko nie wrócę w takim razie, no. Będzie Gucci sruci teraz. To się już znalazłem, już się zostawili. Ale super, pośpiewaliśmy także. 3 lata, 4 lata i ekstra klasa. Jeszcze rok. Tego życzymy sobie wszyscy. Dziękujemy! 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 Dziękujemy!
to jest niesamowite. Wielkim zaufaniem zostałem obdarzony tutaj. Dziękuję bardzo.
zawodników Ruchu i trenera za sukces 4-0. Cieszy mnie, że awansowali do pierwszej ligi. Bronek Gula. Bronisław Gula, wiadomość wysłał. Pięknie. Jestem z niebieskich Katowic z Ligoty. Pozdrowienia dla wszystkich. No pozdrawiamy dla całych niebieskich Katowic. No. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy za was. Mokry Kezu! Mokry Kezu! Piłkarze piszą historię. Ostatnim razem my się widzieli w Kijowie. Dzisiaj, że jest w Kijowie? Wy na Metaliście? No. Harków? Naprawdę? No, serio. My siedzieli w autobusie razem. A skąd jesteście? Właśnie mam zaszczyt tutaj prezentować kolegi z Niemiec. Skąd? Jakie miasto? Z Bonn. Bonn. To znaczy kibic Hansa Rostock. O proszę, Hansa Rostock. Pierwszy raz na Ruchu. Jak wrażenia? Nie wiem, niech powie. Ja geil, also... Było ich kann jetzt kein Polnisch, aber die Atmosphäre... Było zajebiście, niestety nie znam języka polskiego, ale było jestem naprawdę pod wrażeniem. 100% mitgemacht haben. 100% frekwencji, jeśli chodzi o śpiewanie, jestem naprawdę pod wrażeniem. Wirklich viel besser, als ich erwartet hätte. Nie spodziewałem się tego. No to pięknie, że taka opinia z Niemiec, tam wiadomo, no na frekwencję nie narzekają w Niemczech, nie? No nie, nie proszę. narzekamy, ale na Ruchu. Ale to znaczy, że jest klimat na Ruchu. Tak, oczywiście. Stąd zapraszamy wszystkich, a będą mecze. Następnym roku. Będą derby, oczywiście. No. Będziemy.